Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 39. sesji Rady Powiatu Lęborskiego. Serdecznie witam przybyłych gości, kierowników wydziałów, a przede wszystkim panie i panów radnych. Pozwolicie Państwo, że pozwolę sobie przedstawić porządek dzisiejszych obrad. I przedstawię porządek już ten, który Państwo otrzymaliście za drugim razem jako uzupełnienie do tego pierwszego porządku, który został przekazany, czyli już z tymi aktualizacjami. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Czwarte, sprawozdanie starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac zarządu powiatu w okresie między sesjami. Rozpatrzenie, zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu lęborskiego za rok 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu lęborskiego za 2013 rok. To będzie w punkcie piątym. Punkt szósty, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu lęborskiego na 2014 rok oraz podjęcie uchwały. Punkt siódmy, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17/130/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24/2012 rok w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lęborku oraz podjęcie uchwały. Punkt ósmy, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu lęborskiego, zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu i stanowienie służebności gruntowej oraz podjęcie uchwały. Dziewiąte, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu realizacji zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w powiecie lęborskim na lata 2014-2020 oraz podjęcie uchwały. Dziesiąte, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny w Łebie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz podjęcie uchwały. Jedenaste, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła w Lęborku na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz podjęcie uchwały. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla parafii ewangelico-augsburskiej świętego Krzyża w Słupsku na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz podjęcie uchwały. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla wspólnoty mieszkaniowej Alea Wolności 71 w Lęborku na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz podjęcie uchwały. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznania wyróżnień i nagród starosty lęborskiego za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym, krajowym lub międzynarodowym oraz podjęcie uchwały. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz podjęcie uchwały. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz podjęcie uchwały. 17. Interpelacje zapytania radnych. 18. Odpowiedzi na interpelacje zapytania radnych. 19. Wnioski oświadczenia radnych. 20. Zamknięcie obrad. Czy są jakieś uwagi do porządku, które przedstawiłem? Proszę bardzo, starosta Wiktor Tyburski. Wnoszę w imieniu Zarządu Powiatu Lęborskiego o rozszerzenie porządku obrad o jedną uchwałę. Uchwała nosi tytuł w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do realizacji projektu Życie zaczyna się po 50. Aktywizacja zawodowa osób 50+. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy informację, iż nasz wcześniejszy projekt, który nie mógł uzyskać dofinansowania ze względu na brak środków finansowych, po rozstrzygnięciach innych projektów z innych jednostek samorządu terytorialnego uzyskał takie wsparcie finansowe i możemy przystąpić do jego realizacji. Projekt zakłada wsparcie 30 osób w wieku powyżej 50 lat, połowa z tego powyżej 55 lat. To wsparcie będzie polegało na organizacji szkoleń, poradnictwa psychologa, doradcy zawodowego oraz stażów zawodowych. Całość zadania jest finansowana ze środków zewnętrznych, nie obciąża ono budżetu powiatu lęborskiego. Warto by było skorzystać z tej szansy, jako że okres finansowania kończy się i jest to ostatnia szansa jeszcze wsparcia rynku pracy poprzez realizację tego projektu. Dzisiaj rano zarząd zebrał się i podjął uchwałę o skierowaniu projektu pod obrady dzisiejszej Rady. Bardzo proszę o rozszerzenie porządku o tę uchwałę. Proponuję, aby ta uchwała była rozpatrywana
rozpatrywana jako po uchwale nr 16 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Nastąpi później uchwała 17, a pozostałe interpelacje, odpowiedzi, wnioski miałyby o jeden numer więcej. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały do porządku obrad, poproszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Nie pytam dalej. Widzę, że jednogłośnie przy 16 obecnych na sali w tej chwili radnych Rada 16 głosami za wyraziła zgodę na uzupełnienie porządku obrad o ten projekt uchwały. Tak jak starosta wspomniał, będzie to w punkcie 17. Pozostałe punkty otrzymają kolejność następującą po sobie. Czy są jeszcze uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym, kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad wraz z tą zmianą na wniosek zarządu, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Ponownie widzę, że jednogłośnie 16 głosów za przy 16 obecnych na sali radnych. Rada 16 głosami za przyjęła porządek obrad, według którego będziemy prowadzić dzisiaj obrady. Przystępując do realizacji porządku obrad, dodam tylko, że na sali jest kworum i Rada jest władna do podejmowania projektów uchwał. Dwa pierwsze punkty z porządku obrad uważam za zrealizowane. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Tradycyjnie protokół był do Państwa dyspozycji, do wglądu. W związku z tym słucham, czy są jakieś uwagi? Poproszę tutaj, jeżeli jest jakaś uwaga. Panie Przewodniczący, składam wniosek na poprzedniej sesji, by protokoły na terminie właściwym przekazywane były drogą mailową do poszczególnych radnych. Zaglądałam i nie mam. Pan starosta Wenta nawet uznał, że to jest właściwe. Mam nadzieję, że pan starosta Tyburski też. Proponowałabym, żeby wrócić do tego tematu i w związku z tym nie mam takiej możliwości, bo do wczoraj czekałam na ten protokół. Nie mogę głosować z uwagi na to, że nie dotrzymaliście Państwo wniosku, nie rozpatrzyliście Państwo wniosku albo nie dotrzymaliście słowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi? W związku z tym, kto z Państwa zapoznał się z protokołem, może głosować i przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji, kto się zapoznał z nim, poproszę o podniesienie ręki. 14 głosów za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 2 głosy wstrzymujące. Stwierdzam, Rada 14 głosami za przyjęła protokół z ostatniej sesji. Punkt 4 z porządku dzisiejszych obrad. Sprawozdanie starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Sprawozdanie Państwo posiadacie w materiałach. Otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, radny Mirosław Lis. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Ja mam tylko jedno pytanie. W pracach zarządu się pojawiła taka uwaga, znaczy zarząd uchwalił uchwałę zwiększającą plan dochodów i wydatków budżetu o 1 010 000 zł. Ja nie wiem, czy to nie jest kompetencja Rady. No, zarząd uchwalił to coś, albo to jest jakieś przekłamanie. Zarząd chyba tak, no, może? No, dziękuję. Dziękuję. Ja bym bardzo prosił, panie skarbnik, nie udzielać sobie samej głosu. Jest zasada najpierw pytania, później odpowiedzi i wtedy, dobrze? Bo nie będziemy mogli prowadzić sesji, jak każdy będzie sam mówił to, co chce. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto jeszcze z Państwa? Proszę bardzo, radna Teresa Osowska-Szary. Wysoka Rado, sprawozdaniu pana starosty na stronie 2, w punkcie 6 mamy informację, że uchwała, macie Państwo tam numer uchwały Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 maja, przepraszam, w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego przez pana wojewodę zostało wszczęte postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności powyższej uchwały. Proszę o wyjaśnienia w tej sprawie.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem stwierdzam, że pewne rzeczy jakby chciałabym od pana starosty tytułem uzupełnienia tego sprawozdania otrzymać tu te informacje na sesji, dlatego że równo rok temu na sesji poparłam wniosek pana Grzegorza Palasza, który w protokole, który mam przed sobą z tej sesji, brzmi następująco, aby uniknąć pewnych sytuacji, wniósł o przedstawienie na każdej sesji informacji przez starostę lęborskiego o pracy urzędu i problemach powiatu. Tam też wtedy występowałam z problemem nieujęcia jakby pewnych informacji w tymże sprawozdaniu. W związku z tym pozwolę sobie, idąc za tym wnioskiem i przypominając, że takowy wniosek radni składali, poprosić pana starostę, by uzupełnił te informacje, które przekazał nam w sprawozdaniu, o sprawę, która jest jakby sprawą pierwszego rzędu, a mianowicie dlatego, że wiąże się między innymi z budżetem naszego powiatu, a dotyczy sprawy, która bulwersuje opinię publiczną, a jak pan starosta pamięta i większość tu z państwa jakby tą sprawą interesuje, chociażby się dlatego, że niekompetencje i brak jakiegoś takiego oczywistego w mojej opinii, oczywiście zaangażowania się, by sprawę wyjaśnić, a nie przekładać ją na termin bliżej nieokreślony. Sprawa dotyczy oczywiście postanowienia samorządu kolegium odwoławczego w Słupsku, który dotyczył sprawy, tak zwanej sprawy pana Dawczaka. Już nie będę rozwijała, o co chodziło, ale rok temu też w lipcu mieliśmy skargę pana Dawczaka i przypominając sobie tę skargę, zaglądając do tej skargi, przypomniałam sobie, że sprawa dotyczyła zupełnie innej kwestii niż ta, w którą stronę poszła jakby komisja rewizyjna. I dlatego odwołując się do tego sprawozdania, chcę usłyszeć uzupełniające informacje pana i to wyczerpujące informacje pana starosty, który mam nadzieję zajął się decyzją, czy jak to jest napisane, orzeczeniem, przepraszam, SKO i mam nadzieję, że wyjawi nam tutaj pewne szczegóły dotyczące swoich decyzji, swoich opinii na ten temat, ponieważ komisja rewizyjna, która na wniosek pana Głąbieskiego zebrała się w tej sprawie i to dziękuję tutaj wnioskodawcom, że w ogóle ktoś śmiał podjąć tę tematykę na komisji rewizyjnej, tylko ku mojemu zdziwieniu, to tak powiadamiając wszystkich tych, którzy na tej komisji nie byli, ja się pozwoliłam wprosić na tę komisję. Wydaje mi się, że to nie jest komisja, która jakby chciała załatwić sprawy, tylko komisja, która zebrała się w jakichś takich, w mojej ocenie, innych spraw, w innej kwestii, ponieważ skład komisji, w której dominują radni koalicji przy jednym głosie opozycyjnym jest oczywisty. W związku z tym nie dziwią mnie takie stwierdzenia i tu chciałabym zacytować, panie starosto, stwierdzenia niektórych członków pracujących w czasie tej komisji. Pan starosta śmiał powątpiewać, że pan Dawczak ma się wzbogacić, cytuję, na starostwie i dlatego tę sprawę jakby w ten sposób tak długo prowadzicie. To drugie to jest moje dopowiedzenie. Tudzież pani Pujsza powiedziała, czy pan Dawczak nie chce rzeczywiście się dorobić i należałoby tę sprawę poprowadzić chyba w ich mniemaniu takim tokiem, jakim to prowadzą. A trzecie pytanie, zanotowałam sobie pana radnego Namślaka. Czy pan ma jakieś wątpliwości co do zasadności tych faktur? To było pytanie kierowane do pana Wenty. Panie starosto, tego typu pytania padają z ust pana pracowników, bo pan starosta jest oczywiście pracownikiem tutaj naszego urzędu, jest też i radnym. No i zaczynamy się denerwować, czy tu rzeczywiście nie ma jakiegoś drugiego dna, czy tutaj rzeczywiście, nie wiem, gdzieś tych spraw się nie załatwia inaczej. I czy rzeczywiście macie państwo jakieś wątpliwości w sprawie tak zwanych faktur pana Dawczaka? No i na czym miałoby się polegać, na czym miałoby polegać to wzbogacenie się pana Dawczaka? Jestem zbulwersowana wygłaszaniem takich opinii przez kolegów radnych na posiedzeniu komisji, ale jak powiedziałam, przy jednym głosie opozycyjnym nijak ta praca nijak, no to znaczy nie wskazuje to na to na pewno, że ona się w jakiś sposób rozwiąże. Chciałabym również, żeby pan starosta przedstawił nam swoje decyzje w tej sprawie i swoją opinię w sprawie SKO tu i teraz, bo jest to w okresie sprawozdawczym, czyli w okresie od poprzedniej sesji do dzisiejszej sesji. I druga kwestia, która jakby myślę, że wróci jeszcze przy absolutorium, ale poprzednio informowałam państwa, że pan starosta też nie ujął w sprawozdaniu, a reprezentował nas w wyjeździe chyba wtedy do Hiszpanii. Teraz nie wiem, chyba podobnie. Nie było go tydzień w starostwie, bo
chciałam się skontaktować z panem starostą i otrzymałam informację, że jest pan w delegacji. Tym razem lokalna grupa rybacka była jakby tą instytucją, która nie wiem, czy kierowała, czy zaprosiła pana na tygodniowy pobyt i reprezentowanie nas w Hiszpanii, czy we Włoszech, proszę nam powiedzieć, jakie z tego tytułu, z tego spotkania no są jakby zaszczyty dla naszego powiatu lęborskiego. Proszę, żeby tego typu sprawy zgodnie z naszym wnioskiem ujmował pan wyczerpująco w sprawozdaniu. Wtedy nie będzie mnie pan prowokował do tego, żeby musiała panu zadawać tego typu pytania. I jeszcze raz, jaką decyzję podjął pan w sprawie decyzji SKO? Kiedy zamierza pan zakończyć tę kwestię i tak naprawdę przestać przynosić, no nie wiem, opinii publicznej temat do dyskusji, a co niektórym wstyd, jesteśmy też przedstawicielami tego powiatu i chcielibyśmy, żeby tę kwestię raz na zawsze zakończono w sposób właściwy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi do sprawozdania? Proszę bardzo, kto z państwa? Nie widzę. W związku z tym, czy pan starosta udzieli odpowiedzi teraz, czy potrzebuje przerwy, chwilę, żeby się przygotował? Proszę bardzo. Starosta Wiktor Tyburski. Pytanie pierwsze dotyczyło uchwały dotyczącej opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego. Przygotowana na dzisiejszą sesję jest kolejna uchwała eliminująca te zarzuty, które stawia biuro prawne wojewody. I będziemy dzisiaj nad tą uchwałą procedować. Jeżeli chodzi o kwestię decyzji SKO w sprawie pana Dawczaka, mówiąc tytułowo, SKO uchyliło naszą decyzję do ponownego rozpatrzenia i trwa procedura administracyjna polegająca, która zakończy się wydaniem kolejnej decyzji administracyjnej. Ta procedura została zawieszona ze względu na to, że według nas stroną postępowania jest właściciel samochodu, a w tym konkretnym przypadku właściciel nie żyje i trzeba ustalić jego następców, jego spadkobierców. Zawiesiliśmy do momentu ustalenia spadkobierców właściciela, żeby wszystkie strony mogły wziąć udział w tym postępowaniu. To jest postępowanie administracyjne, w związku z tym nie komentuję go przed jego zakończeniem na etapie trwania tego postępowania. Jeżeli chcielibyście państwo na ten temat więcej dyskutować, to myślę, że dobrym momentem na dzisiejszej sesji będą zapytania radnych, punkt zapytania radnych. To nie jest przedmiot, nie był przedmiot wykonywania uchwał ani pracy zarządu. I trzecia sprawa, bo teraz już umknęło, jeżeli można by panią, proszę. Ach, i wyjazd do, przypominam, powiat lęborski jest członkiem lokalnej grupy rybackiej, stowarzyszenia, które realizuje strategię rozwoju sektora rybackiego na terenie dwóch powiatów, powiatu wejherowskiego i powiatu lęborskiego. Członkami tego stowarzyszenia są gminy, wszystkie gminy powiatu lęborskiego i zdecydowana większość gmin powiatu wejherowskiego. Starosta lęborski w mojej osobie jest przewodniczącym komitetu w tym stowarzyszeniu. To jest niezwykle ważne ciało, bowiem ono rozpatruje wnioski o dofinansowanie projektów ze środków komitetu, a przypominam, lokalna grupa rybacka, nasza strategia miała do dyspozycji 34 miliony złotych i w wielu sesjach te pieniądze były przydzielane poszczególnym projektom. Część tych projektów to projekty również gminne. Średnio każda z gmin w powiecie lęborskim pozyskała na swoje projekty 1,5 miliona złotych na różnorodne zadania. I w ramach korzystania z dobrych praktyk również w tym programie zapisano, w budżecie tego programu zapisano środki na współpracę lokalnych grup rybackich w
w kraju i za granicą po to, żeby poznawać, jak funkcjonują lokalne grupy rybackie w innych państwach Unii Europejskiej, porównywać, uczyć się dobrych praktyk i przekazywać dobre praktyki, jakie tutaj zrealizowaliśmy. Uznano, że przewodniczący Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej będzie również potrzebny na takim wyjeździe studyjnym po to, żeby podzielić się tym, jak funkcjonuje komitet. To jest inna, nowe ciało. Takiego ciała nie ma, na przykład nie mają grupy rybackie na terenie Hiszpanii, a chcą w nowej perspektywie wykorzystać nasze doświadczenie w przydziale środków Unii Europejskiej. Stąd poproszono mnie, żebym w tym wyjeździe wziął udział. To był wyjazd do Malagi w Hiszpanii, w całości sfinansowany ze środków budżetu lokalnej grupy rybackiej. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt porządku dzisiejszych obrad, punkt 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu lęborskiego za rok 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu lęborskiego za 2013 rok. Poproszę pana starostę o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lęborskiego za 2013 rok wraz z opinią składu orzekającego Komisji Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania, tak? Szanowni państwo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, na wstępie chciałbym poprosić o wyrozumiałość, jeżeli moje wystąpienie będzie chwilami nie tak sprawne, jak sobie tego życzył, to z powodu tremy, jako że mam ten moment najważniejszy w każdym roku kalendarzowym, to najważniejsze wystąpienie starosty, bo sumujemy nasze dokonania z całego roku poprzedniego. A rok był, jak państwo wiecie, trudny, ciężki. Kończył się kryzys w kraju, który również wpływał bardzo mocno na funkcjonowanie wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Nie ominął również z naszej jednostki samorządu terytorialnego. Mieliśmy trudny budżet. Budżet, który zakładał w dużej części finansowanie budżetu ze sprzedaży elementów majątku powiatu lęborskiego. Przypominam, że to również okres słabej koniunktury sprzedaży, co dodatkowo wpływało na trudność z realizacją owego budżetu. Do rzeczy zaś. Zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie powiatowym do właściwości Rady Powiatu należy uchwalanie budżetu oraz rozpatrywanie sprawozdań z jego wykonania. Ustawa o finansach publicznych stanowi natomiast, że Rada Powiatu rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu. Zarząd powiatu, zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, przedstawił Wysokiej Radzie uchwałę nr 337, łamana na 2014 z dnia 19 marca 2014 roku. Przypominam, termin był do 31 marca tamtego roku. Tego roku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu lęborskiego za 2013 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego specjalistycznego zakładu opieki zdrowotnej w Lęboku za 2013 rok, informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz uchwałę nr 344 łamane na 2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku, tu również termin ustawowy to 31 maja, sprawozdania finansowego powiatu lęborskiego za 2013 rok. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z artykułem 270 ustęp 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku zobowiązany jest rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem zarządu z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca następnego roku. Po roku budżetowym mamy zatem szansę wywiązać się z obowiązków ustawowych. Sprawozdanie finansowe zostało przekazane państwu przy uchwale Zarządu Powiatu Lęborskiego
nr 344/2014 w dniu 25 kwietnia 2014 roku. I był tam bilans z wykonania budżetu organu sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku. Po stronie aktywów i pasywów zamykał się kwotą 4 666 355 zł i 54 grosze. Aktywa bilansu to środki pieniężne w łącznej kwocie 4 395 827 zł i 45 groszy. Należności i rozliczenia to wartości pieniężne, które są należne, lecz faktycznie nie wpłynęły na rachunek budżetu do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. One stanowiły sumę 270 528 zł i 9 groszy. Pasywa bilansu. Zobowiązania w łącznej kwocie 11 810 885 zł 17 groszy i są to przypadające do spłaty zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji w kwocie 11 600 000 zł, zobowiązania wobec budżetów w kwocie 16 576 zł 71 groszy, pozostałe zobowiązania w kwocie 194 308 zł 46 groszy. Aktywa netto budżetu w łącznej kwocie 9 496 031 zł 63 grosze to skumulowany wynik wykonania budżetu. Nadwyżka z wykonania budżetu to 403 247 zł 41 groszy. To różnica między dochodami i wydatkami w roku 2013. Skumulowany wynik na zasobach budżetu w kwocie minus 9 899 270 zł 4 grosze to wynik z lat poprzednich. Inne pasywa na łączną kwotę 2 351 502 zł to rozliczenia międzyokresowe, na które składają się część oświatowa subwencji w kwocie 2 176 502 zł przekazana przez Ministerstwo Finansów w miesiącu grudniu 2013 roku na styczeń roku 2014. Dotacja celowa w kwocie 175 tysięcy przekazana przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w miesiącu grudniu z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń za miesiąc styczeń 2014 roku dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku. Łączny bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu na 31 grudnia 2013 roku jest to łączne zestawienie jednostkowych sprawozdań poszczególnych jednostek powiatu oraz starostwa. Po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 78 304 722 zł 22 groszy. Aktywa to aktywa trwałe netto o wartości 73 308 378 zł 22 grosze, wzrost do roku ubiegłego o 9 802 236 zł 15 groszy. Zmiany w tej pozycji bilansu z podziałem na poszczególne grupy środków trwałych oraz jednostki zostały szczegółowo przedstawione w informacji o stanie mienia. Należności długoterminowe to sprzedaż na raty. Długoterminowe aktywa finansowe to akcje Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej przekazane przez Związek Celowy Powiatu Lęborskiego i Słupskiego Województwa Pomorskiego. Aktywa obrotowe to głównie materiały, produkty gotowe, towary, należności z tytułu dochodów budżetowych oraz środki na rachunkach bankowych jednostek, w tym na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i depozytowym. Pasywa to fundusz jednostek o wartości 65 099 534 zł 86 groszy, wzrost do roku ubiegłego o 5 734 057 zł i 8 groszy. Wynik finansowy 5 858 962 zł 16 groszy. Fundusz celowy 1 655 925 zł 73 grosze dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy Fundusz Pracy. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne dotyczą głównie zobowiązań z tytułu faktur, podatku dochodowego, VAT, ZUS oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
rozliczenia międzyokresowe Starostwa i Powiatowego Urzędu Pracy dotyczą sprzedaży na raty i spłaty rat z Funduszu Pracy. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu lęborskiego na za 2013 rok zostało przekazane Państwu przy uchwale Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 337 łamane na 2014 w dniu 19 marca 2014 roku. Budżet za rok ubiegły został uchwalony dnia 18 grudnia 2012 roku uchwałą nr 25 łamane przez 205 łamane przez 2012. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nie wniosło do niej zastrzeżeń. Przyjęto dochody w wysokości 67 509 714 zł, wydatki w wysokości 69 909 149 zł, przychody w wysokości 4 400 000, rozchody w wysokości 2 565 zł. Zarząd powiatu na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie przepisów wynikających z artykułu 257 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu dokonał odpowiednich zmian w budżecie powiatu lub wnioskował o ich dokonanie przez Radę Powiatu. W ciągu całego 2013 roku podjęto 28 uchwał zmieniających budżet powiatu, w tym 9 uchwał podjętych przez Radę Powiatu oraz 19 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu. Zmiany budżetu dokonane przez Zarząd Powiatu były dwojakiego rodzaju. Na podstawie zawiadomień przekazywanych przez Wojewodę Pomorskiego dokonywane były zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku korekt kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. I po drugie, na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych powiatu dokonywane były zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu. Wszystkie uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu były rozpatrywane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Nie wniesiono do nich zastrzeżeń. W ciągu roku budżetowego dochody powiatu zostały zwiększone o kwotę 3 737 113 zł. To jest do kwoty 71 246 827 zł. Natomiast wydatki w ciągu roku budżetowego zostały zwiększone o kwotę 3 683 zł. To jest do kwoty 72 909 832 zł. Zaplanowane do realizacji dochody wykonano w wysokości 93,42%. Natomiast wydatki wykonano w wysokości 90,74%. Największa pozycja w planowanych dochodów powiatu w 2013 roku stanowiły subwencje, bo aż 46,84% budżetu powiatu. Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę 32 712 729 zł. W ciągu roku plan subwencji zwiększono zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów o 661 255 zł, to jest do kwoty 33 373 373 984 zł. Wykonanie subwencji na 31 grudnia 2013 roku wyniosło 100%. Dochody własne zaplanowano w wysokości 23 286 324 zł. W ciągu roku plan dochodów własnych zmienił się po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń o kwotę 209 406 zł. To jest do kwoty 23 76 918 zł. Wykonanie planu dochodów własnych na dzień 31 grudnia wyniosło 18 410 196 zł 16 groszy, to jest 79,78%. Na niższe niż planowano wykonanie dochodów własnych miały wpływ po pierwsze dochody z tytułu podatku dochodowego do osób fizycznych, wykonanie na poziomie 96,35%, mniejsze o kwotę 320 648 zł. Dochody ze sprzedaży majątku powiatu wykonane w wysokości 3,95%. Plan zakładał 4 480 000, a wykonano 177 000.
Plan dochodów z majątku na 2013 rok zakładał sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość zabudowana, położona w obrębie 7 miasta Lęborka przy ulicy Trauguta. Kompleks działek w obrębie 5 miasta Lęborg, ulica Kolejarzy. Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie 2 miasta Łeb przy ulicy Leśnej. Nieruchomość zabudowana, położona w obrębie 8 miasta Lęborka przy ulicy Gdańskiej. Przyczyną niewykonania planu dochodów z majątku w 2013 roku była przede wszystkim zła koniunktura na rynku sprzedaży. Było trudno cokolwiek sprzedać, a nie chcieliśmy sprzedawać po cenach odbiegających od faktycznej wartości tych nieruchomości. Te nieruchomości pozostały w zasobach majątkowych powiatu i mogą być wykorzystywane jako źródło pokrycia wydatków w kolejnych latach. Trzecią co do wielkości pozycją planowaną w dochodach powiatu były dotacje. Stanowiły 20,77% budżetu powiatu. Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na kwotę 11 510 661 zł. W ciągu roku budżetowego zwiększono plan po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń o 3 285 264 zł. To jest do kwoty 14 795 925 zł. W trakcie 2013 roku powiat lęborski otrzymał dodatkowo 20 decyzji wojewody pomorskiego w sprawie zmiany planu dotacji na 2013 rok na łączną kwotę 551 914 zł. To jest nadzór... Ja przepraszam, poproszę Państwa o uwagę, tak, bo już nie słychać starosty prawie. Proszę bardzo. To jest nadzór budowlany, domy pomocy społecznej, straż, zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Podpisano 7 umów z jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadań na kwotę 676 085 zł. Pomoc finansowa z gminy Cewice, przebudowa drogi powiatowej nr 1328G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 212 w Siemirowicach, kwota 370 039 zł. Pomoc finansowa z gminy miasto Lęborg, dofinansowanie remontu małej sali sportowej zespół szkół gospodarki żywnościowej i agrobiznesu. Kwota 180 tysięcy złotych. Pomoc finansowa z gminy miasto Lęborg, dofinansowanie dokumentacji technicznej, budowa przystanku osobowego Lęborg Mosty na linii kolejowej nr 202 Gdańsk-Starogard-Szczeciński, kwota 7500 zł. Pomoc finansowa z gminy Nowa Wieś Lęborska, dofinansowanie dokumentacji technicznej, budowa przystanku osobowego Lęborg Mosty na linii kolejowej nr 202 Gdańsk-Starogard-Szczeciński, kwota 7500 zł. Pomoc finansowa z gminy miasto Lęborg dla SPS ZOS, dofinansowanie pracowni endoskopii z SPS ZOS, kwota 100 tysięcy złotych. Pomoc finansowa z gminy Lęborg, Widzko, Nowej Wsi Lęborskiej, Cewic, gminy miasto Łeba, dofinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborgu, kwota 5806 zł. Pomoc finansowa z gminy Potęgowa, dofinansowanie kształcenia specjalnego, kwota 5240 zł. Oraz kwoty 1 348 327 zł dotacji na realizację programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich, 740 078 zł dotacja wojewody, przebudowa drogi powiatowej 1328G na odcinku od drogi wojewódzkiej 212 w Siemirowicach. Wykonanie planu dochodu z dotacji na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło 14 774 111 zł i 96 groszy, to jest 99,87%. Niższe niż zaplanowano wykonanie dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich. To wynika z realizacji tych inwestycji w przetargach i po przetargach okazało się, że wykonanie było na niższym poziomie. Szanowni Państwo, zaplanowane wydatki w budżecie powiatu na dzień 31 grudnia 2013 roku zrealizowano w wysokości 90,74%. Największy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione na
Po pierwsze, oświatę i edukację, to jest 46,8% ogółu wydatków powiatu, oraz na pomoc społeczną 16,3% ogółu wydatków powiatu. W 2013 roku 91,3% przeznaczono na wydatki bieżące, a 8,7% na wydatki majątkowe, to znaczy inwestycje powiatu. Wydatki majątkowe to kwota 5 728 643,78 zł, co stanowi 8,7% wykonania wydatków ogółem. Najważniejsze nakłady inwestycyjne według miejsca wydatkowania to: Zarząd Dróg Powiatowych, kwota 1 520 131,01 zł. Na przebudowę drogi powiatowej 1328 Giersiemilowice, kwota 1 480 156,01 zł. Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1329G, kwota 39 975 zł. Starostwo powiatowe to kwota 669 221,21 zł. I tu wydatkowaliśmy te środki na wykonanie dokumentacji technicznej, na badania geotechniczne w związku z realizacją przedsięwzięcia budowa przystanku osobowego Lęborg Mosty, kwota 20 295 zł. Wkład powiatu zgodnie z umową partnerską w sprawie realizacji przedsięwzięcia rozwój połączenia drogowego w Lęborku, poprawa dojazdu Państwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej nr 214 w kierunku Nowej Wsi Lęborskiej i Łeby poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ulicy Stryjewskiego, Skarżyńskiego, Orlińskiego oraz przebudowę ulicy Poznańskiej, kwota 200 000 zł. Zakup serwera do zasobu geodezyjno-kartograficznego, kwota 34 844,40 zł. Zakup drukarki do nalepek do Wydziału Komunikacji, kwota 3 997,50 zł. Zakup namiotu do celów promocyjnych powiatu, kwota 6 684,31 zł. Zakup nieruchomości zabudowanej w obrębie śródmiasta Lęborka, kwota 1300 zł. Realizacja projektu Zapal się do zawodu, zawodowo w powiecie lęborskim, kwota 402 300 zł. SPS ZOS, kwota 100 000 na przebudowę pracowni endoskopowej, środki z budżetu gminy miejskiej Lębor. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, kwota 519 843,55 zł na kolejny etap modernizacji budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, kwota... Ja przepraszam, panie starosto, ale niestety muszę zwrócić uwagę jeszcze raz. Ja rozumiem, że państwo znacie to sprawozdanie, bo w materiałach mieliście, wielokrotnie przerabialiście, ale nie chciałbym, żeby ktoś zewnętrzny sobie pomyślał, że nie jesteście państwo zainteresowani tym, co starosta przedstawia, a tak jak powiedział, jest to bardzo ważna sprawa, wykonanie budżetu za 2013 rok. W związku z tym bardzo bym prosił, żeby jednak poświęcić trochę uwagi, tak? Dziękuję, proszę, panie starosto. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, kwota 5 tysięcy na zakup komputera wraz z oprogramowaniem. Pomoc społeczna, kwota 129 686 zł 75 groszy, w tym zakup wanny wózka dla DPS nr 1, modernizacja pomieszczeń budynku przy ulicy Okrzej na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej. Oświata i wychowania, kwota 2 784 761,26 zł na zakup rejestratora do monitoringu oraz wymianę instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu. Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych. Zakup obieraczki do ziemniaków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Realizacja projektu termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu lęborskiego, kwota 2 760 672,79 zł. Wydatki remontowe zamknęły się kwotą 903 653,48 zł, co stanowi 1,5% wydatków bieżących. Najważniejsze zadania według miejsc realizacji to remont budynku starostwa, kwota 27 485,30 zł. Remonty bieżące i cząstkowe dróg powiatowych, kwota 286 334 zł. Remonty placówek pomocy społecznej, kwota 117 605,38 zł. Były to remonty łazienek, wymiana okien,
okien, drzwi, wymiana podłóg, rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej oraz malowanie pomieszczeń, w tym m.in. w placówce opiekuńczo-wychowawczej kwota 1308 zł i w domu pomocy społecznej nr 1 kwota 116 297 zł 38 groszy. Remonty w placówkach oświatowych, gdzie wydatkowano kwotę 478 228 zł 80 groszy, były to remonty bieżące pomieszczeń, instalacji, malowania, adaptacji pomieszczeń, w tym m.in. w PCE, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, kwota 78 063 zł 43 grosze. W Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu kwota 264 zł 892 zł 23 grosze. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 kwota 34 171 zł. W Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych kwota 43 617 zł 23 grosze. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym kwota 36 772 zł. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kwota 6 140 zł. W Młodzieżowym Domu Kultury kwota 14 572 zł 91 groszy. Wielkość wydatkowanych środków w 2013 roku na inwestycje i remonty w placówkach oświatowych wyniosła 3 262 990 zł, w tym kwota 2 760 672 złote 79 groszy na realizację projektu termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu lęborskiego. Natomiast duże inwestycje podczyniono w kapitał ludzki poprzez realizację projektów ze środków pozyskiwanych z budżetu Unii Europejskiej. W 2013 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 5 563 264 zł 31 groszy pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację następujących projektów. Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze południowego Bałtyku, Pomorska Droga Świętego Jakuba, kwota 109 306 zł 87 groszy. Wychodzę z cienia, kwota 3002 zł 50 groszy. Brama perspektyw, kwota 251 520 złotych 65 groszy. Dobra kadra europejska jakość, kwota 299 953 złotych 50 groszy. Przełamując bariery, kwota 117 940 zł. Moja firma, mój biznes, kwota 605 926 złotych 35 groszy. Droga do samodzielności, kwota 250 708 złotych 61 groszy. Drogowskaz od bierności do aktywności, kwota 16 235 złotych 46 groszy. Zapal się do zawodów zawodowo w powiecie lęborskim, kwota 491 080 złotych 33 grosze. Samodzielni, kwota 6 746 złotych 65 groszy. Start w karierę, kwota 8 865 złotych 72 grosze. Tandemem doświetlanej przyszłości, kwota 641 304 złotych 88 groszy. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej powiatu lęborskiego, kwota 2 760 672 złote 79 groszy. Przy zaangażowaniu jednostek organizacyjnych pozyskano i wydatkowano również następujące środki. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania z zakresu rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych na kwotę 522 798 zł, z tego na rehabilitację społeczną 383 złote 115 groszy, na rehabilitację zawodową kwota 139 683 zł. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku z Funduszu Pracy w kwocie 3 300 646 zł 30 groszy na realizację programu pod nazwą Lepsze Jutro. W roku 2013 na spłatę rat kredytu zaciągniętych w latach ubiegłych, to jest 2009-2011 i przedterminowy wykup pierwszej serii obligacji, pierwsza seria z 2012 roku, przeznaczono kwotę 6 642 262 zł i 92 grosze.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku zadłużenie powiatu zamknęło się kwotą 11 600 000 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych artykuł 170 kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodu. W naszym przypadku jest to kwota 17,43%. Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2013 powiat lęborski posiadał płynność finansową, która umożliwiała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie, zabezpieczającym potrzeby finansowe powiatu. W związku z powyższym zachowana została również dyscyplina wydatków środków pieniężnych z budżetu. Szanowni Państwo, przeczytam teraz uchwałę nr 66, łamane przez P118, łamane przez R, łamane przez 2, łamane przez 14 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu lęborskiego za 2013 rok. Na podstawie stosownych przepisów po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Powiatu Lęborskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach Lucjan Długosz, przewodniczący, Elżbieta Kuzyniak, członek, Małgorzata Kopowicz, członek, opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2013 rok. W dniu 28 marca 2014 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku uchwała nr 337 łamane przez 2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok, informacji o stanie mienia powiatu lęborskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego, publicznego, specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Przedłożone przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej sprawozdania po omówieniu uchwały nr 25 łamane przez 205 łamane przez 2012 Rady Powiatu Lęborskiego z 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok zaprezentowano zmiany budżetu powiatu dokonane w trakcie roku budżetowego na podstawie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. W dalszej kolejności w zakresie dochodów przedstawiono ich wykonanie w pełnej klasyfikacji budżetowej oraz umówiono według źródeł ich pozyskanie w podziale na bieżące i majątkowe. Wykonanie planu wydatków omówiono w działach według ich rodzajów, miejsc ponoszenia lub kierunku wydatkowania środków, również w podziale na bieżące i majątkowe. Na zakończenie części opisowej omówiono problematykę dochodów i rozchodów oraz zadłużenia powiatu. W części tabelarycznej realizację dochodów i wydatków przedstawiono podając kwoty ich planu pierwotnego zgodnie z uchwałą budżetową, planu po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego i wykonania oraz stopień realizacji planu w pełnej klasyfikacji budżetowej. Zamieszczono również m.in. tabele dotyczące realizacji przychodów i rozchodów budżetu, realizacji inwestycji, zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, dotacji udzielonych z budżetu powiatu oraz realizacji programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na zaplanowane dochody w kwocie 71 246 827 zł wykonanie wyniosło 66 561 292 zł 12 groszy, co stanowi 93,4% planu. Dochody bieżące zrealizowano w 99,1%, natomiast dochody majątkowe w 47,2%. Największy udział w dochodach powiatu miała subwencja 50,1%, dotacje celowe z budżetu państwa 14,4%, udział w podatku w dochodach udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 12,7%. Zaplanowane wydatki w kwocie 72 909 832 zł zrealizowano w kwocie 66 158 044 zł 71 groszy, co stanowi 90,7% planu. Z wydatków ogółem 91%
91,3% to wydatki bieżące, a 8,7% majątkowe, to znaczy inwestycyjne. Budżet roku 2013 zamknął się nadwyżką w wysokości 403 247,41 zł przy planowanym deficycie 1 663,05 zł. Zobowiązania budżetu według tytułów dłużnych na koniec czwartego kwartału 2013 roku w stosunku do wykonanych dochodów w 2013 roku stanowią 17,43% i wynoszą 11 600 000 zł. Powiat posiada też niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia w kwocie 5 714 995 zł i 16 groszy. Planowane dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 761 014 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 7 759 878 zł. Porównanie wielkości przedstawionych w sprawozdaniu z danymi wynikającymi z przedłożonej tutejszej Izbie sprawozdawczości budżetowej nie wykazało różnic. Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie możliwość oceny wykonania budżetu i spełnia wymagania ustawowe. Badając pod względem formalno-prawnym sprawozdanie budżetowe, skład orzekający stwierdza, że zostały one sporządzone zgodnie z obowiązującymi wymogami. Mając powyższe na uwadze, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Informuję, że takiego odwołania nie dokonaliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście. Poproszę teraz przewodniczącą komisji rewizyjnej o przedstawienie opinii innych komisji i zbiorczej swojej komisji co do sprawozdania oraz przedstawienie składu Komisji Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej co do opinii Komisji Rewizyjnej. Pani Agnieszka Pulisza-Podmorska. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego za 2013 rok. Na podstawie stosownych przepisów po rozpatrzeniu informacji Zarządu Powiatu Lęborskiego z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Lęborskiego w składzie Agnieszka Pulisza-Pomorska, przewodnicząca komisji, Hubert Namyślak, wiceprzewodniczący komisji, Grzegorz Palasz, sekretarz komisji, Edmund Głąbiewski, członek komisji, Tadeusz Rabka, członek komisji, wnioskuje o udzielenie Zarządowi Powiatu Lęborskiego absolutorium za 2013 rok. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. Wysłuchano wyjaśnień skarbnika powiatu. W dniu formułowania wniosku 7 maja 2014 roku Komisja Rewizyjna dysponowała opinią RIO na temat sprawozdania z wykonania budżetu. Komisja nie stwierdziła uchybień w realizacji budżetu za 2013 rok. Załącznikiem jest opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Lęborskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2013 rok. Na podstawie stosownych przepisów Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w składzie Agnieszka Pulisza-Pomorska, Hubert Namyślak, Grzegorz Palasz, Edmund Głąbiewski, Tadeusz Rabka po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, informacji o stanie mienia komunalnego, dokonania własnych kontroli i analiz, zapoznano się z wynikami kontroli finansowych dokonanych przez audytora wewnętrznego Starostwa Powiatowego oraz zbadano realizację zaleceń pokontrolnych w kontrolowanych jednostkach podległych starostwu w 2013 roku. Na posiedzeniu w dniu 7 maja bieżącego roku Komisja dokonała oceny wykonania budżetu powiatu za 2013 rok i postanowiła ocenić wykonanie budżetu za 2013 rok pozytywnie, złożyć wniosek o udzielenie absolutorium. Zarząd Powiatu Lęborskiego przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok uchwałą nr 337/2014 z dnia 19 marca 2014 roku.
Komisja rewizyjna rozpatrywała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok oraz zapoznała się z wynikami kontroli finansowych dokonanych przez audytora wewnętrznego. Komisja na bieżąco analizowała pracę zarządu powiatu. Dodatkowych wyjaśnień udzielała skarbnik powiatu pani Grażyna Janik. Zestawienia tabelaryczne zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok ukazują wykonanie budżetu w układzie zgodnym z uchwałą budżetową. Zdaniem komisji Rada może więc dokonać oceny zgodności wykonania przyjętego budżetu z uwzględnieniem zmian ujętych w załączniku nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 marca 2014 roku. Planowany budżet wyniósł po stronie dochodów 67 509 714 zł. W trakcie realizacji był zmieniany ogółem 28 uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu i ostatecznie zamknął się kwotą 71 246 827 zł, a więc został zwiększony o 3 737 113 zł. Dochody wykonano w kwocie 66 561 292 zł i 12 groszy, co stanowi 93,42% planu. Dochody bieżące zrealizowano w 99,11%, natomiast dochody majątkowe w 47,22%. Największy udział w wykonanych dochodach powiatu miały subwencje 50,14%, dotacje celowe 22,20% oraz dochody własne 27,66%. Wydatki na 2013 rok uchwalono w kwocie 69 909 149 149 zł, a po zmianach miały one wynieść 72 909 832 zł, czyli o 3 683 000 zł więcej. W rezultacie Zarząd Powiatu wykonał plan wydatków na kwotę 66 158 044 zł i 71 groszy, co stanowi 90,74% planu. Z wydatków ogółem 91,3% to wydatki bieżące, a 8,7% to wydatki majątkowe inwestycyjne. Budżet roku 2013 zamknął się nadwyżką w kwocie 403 247 041 groszy przy planowanym deficycie 1 663 005 zł. Zobowiązania budżetu według tytułów dłużnych na koniec 2013 roku w stosunku do wykonanych dochodów w 2013 roku stanowią 17,43% i wynoszą 11 600 000 zł. Powiat posiada też niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia w kwocie 5 714 995 zł i 16 groszy. Komisja dokonała oceny wykonania budżetu pod kątem celowości wydatków, gospodarności, a także realizacji uchwał związanych z budżetem powiatu. Komisja stwierdziła, że dane zawarte w przedstawionym sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok są zgodne z uchwałą budżetową na 2013 rok po zmianach oraz danymi zawartymi w przedstawionych sprawozdaniach. Wyrażając opinię w sprawie wykonania budżetu powiatu lęborskiego za rok 2013, Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do relacji kwot planowanych po stronie dochodów i wydatków oraz ich realizacji i wnioskuje do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Lęborskiego za 2013 rok. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 13 maja bieżącego roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lęborskiego. Na podstawie stosownych przepisów po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Lęborskiego skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach Józef Orłowski, przewodniczący, Elżbieta Kuzyniak, członek, Lucjan Długosz, członek,
opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lęborskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. W dniu 12 maja 2014 roku wpłynął do tutejszej Izby wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego za 2013 rok wraz z opinią Komisji w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Lęborskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2013 rok. Na podstawie powyższych dokumentów skład orzekający stwierdził, że Komisja Rewizyjna postanowiła wystąpić do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Z treści wniosku oraz opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium wynika, że Komisja Rewizyjna sformułowała swój wniosek po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu, zapoznaniu się z opinią o sprawozdaniu z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, rozpatrzeniu informacji o stanie mienia komunalnego, dokonaniu własnych analiz i kontroli i wysłuchaniu wyjaśnień skarbnik powiatu. Jak wynika z uzasadnienia do wniosku, komisja nie stwierdziła uchybień w realizacji budżetu, a w opinii komisja również nie wniosła uwag do wykonania budżetu. Komisja rewizyjna na podstawie przedłożonych materiałów stwierdziła, że powiat osiągnął dochody w wysokości 66 561 292 złotych i 12 groszy, co stanowi 93,42 setne% planu, a wydatki wyniosły 66 158 044 zł i 71 groszy, co stanowi 90,74% planu. Komisja dokonała oceny wykonania budżetu pod kątem celowości wydatków, gospodarności, a także realizacji uchwał związanych z budżetem powiatu. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, należy uznać, że Komisja Rewizyjna wywiązała się z obowiązku nałożonego na nią postanowieniami artykułu 16 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym oraz artykułu 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, bowiem zgodnie z prawem rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe powiatu lęborskiego za 2013 rok, informacje o stanie mienia komunalnego, zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok i przyjęła wniosek o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium, którego treść wynika z oceny wykonania budżetu, mając powyższe na uwadze postanowione w sentencji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja nie usłyszałem tam opinii innych komisji. Rozumiem, że komisja wzięła pod uwagę opinie innych komisji, które były pozytywne, tak? Znaczy, z tego co pamiętam, opinie do Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu od innych komisji nie wpłynęły, gdyż nie ma takiego obowiązku. Dziękuję bardzo. Czy w związku z tym któryś z przewodniczących komisji pozostałych Rady Powiatu chciałby przedstawić swoją, czy po prostu... Nie? Dziękuję bardzo. W związku z tym otwieram dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem i wnioskiem Komisji Rewizyjnej. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, radny Edmund Gąbiecki. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. No ja tutaj jako członek, jedyny członek, jak tutaj Pani Radna zauważyła, który nie jest w koalicji, jednocześnie jestem członkiem Komisji Rewizyjnej. No i muszę powiedzieć, że głosowałem przeciwko, żeby tutaj nie było wątpliwości w udzieleniu absolutorium. I oczywiście będę w dalszym ciągu głosował przeciwko i chciałbym po prostu uzasadnić dlaczego. Jeżeli chodzi tutaj o, powiedzmy, opinię składu orzekańskiego kolegium, no to jak wszyscy wiemy, jest to opinia wyłącznie formalna, czyli związana z czynnościami, które są przewidziane ustawą i w tym momencie
co do jakby sposobu wykonania budżetu, no to przecież nikt nie może mieć zastrzeżeń, bo no nie doszło tutaj do naruszenia żadnych przepisów prawa, wszystko zostało zgodnie z prawem wykonane i co do tego nikt nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Natomiast inna kwestia jest kwestią udzielenia absolutorium, ponieważ absolutorium jest to merytoryczna ocena całości pracy zarządu, wykonania przez niego wszystkich obowiązków, które wynikają z ustawy, wszystkich czynności związanych z wykonywaniem również władztwa publiczno-prawnego i w tym kontekście chciałbym tutaj wnieść no, swoje, powiedzmy, uwagi. W pierwszym rzędzie natomiast, jeżeli chodzi o sam budżet, to proszę Państwa, pod względem formalnym ten budżet oczywiście spina się, ale jakim kosztem? Otóż proszę Państwa, no jak wszyscy wiemy, na stronie 45 zresztą jest tutaj informacja, to jest kosztem po prostu obligacji, które zarząd, no i większość oczywiście tutaj uchwaliła, czyli po prostu działalności kredytowej, którą w przyszłości inni będą musieli za nas spłacać. I na dzień dzisiejszy zadłużenie powiatu z tyłu obligacji, chciałbym tutaj przypomnieć, wynosi 11 600 000 zł. W tym z ubiegłym roku obligacje wyemitowaliśmy na kwotę 8 milionów złotych, więcej niż w roku poprzednim. Chciałbym też odnieść się co do jakby sposobu przedstawiania, konstruowania budżetu jako takiego. Otóż to nie jest tak, że kryzysem my tutaj usprawiedliwiamy niewykonanie po raz kolejny zresztą dochodów tym, że no, jest kryzys, nie ma potencjalnych nabywców, ceny, bo to głównie tutaj chodzi o mienie powiatu, które jest zaplanowane, ceny są niskie, w związku z tym je sprzedajemy. Oczywiście, no jak najbardziej, ja nie twierdzę, że mamy to sprzedawać, ale chodzi tutaj o sam fakt, w jaki sposób się konstruuje budżet. Mianowicie już ja jestem już radnym drugą kadencję i muszę powiedzieć, że proszę Państwa, ani razu nie był wykonany budżet po stronie dochodów własnych. Po prostu tak się dzieje zawsze od 8 ponad lat, niemalże 8 lat i przecież gdyby to w sposób jakby racjonalny do tego podchodzić, to wiadomo, że już na samym początku, że te dochody w kolejnym roku nie zostaną. Czyli będzie potrzeba zaciągnięcia kredytu, kiedyśmy brali kredyty, w tej chwili obligacje, żeby zrównoważyć po prostu wydatki. I to jest po prostu tylko zabieg jakby formalny, który my planujemy, ale wiemy już z góry, że ten budżet jest jakby w tym punkcie nierealny, bo my go po prostu nie wykonamy. Natomiast no jest to jakby uzasadnienie do tego, żeby się po prostu zadłużać. Niepokoi mnie również to, ja tutaj od wielu lat, już muszę powiedzieć chyba od dwóch, czy, no od początku tej kadencji co najmniej, co jakiś czas wracam do tematu remontu połączenia drogowego między Lęborkiem a Łebą, drogi 214. W zeszłym roku zaplanowaliśmy i tutaj w budżecie kwotę 70 tysięcy złotych, to miała być kwota związana z dokumentacją i ta kwota nie została wydatkowana, czyli po prostu w tej sprawie po raz kolejny nic się nie robi. No mamy zresztą tutaj przykład z tak zwaną trasą kaszubską, gdzie no, po wielu bólach utrzymała się dopiero decyzja środowiskowa, a ja muszę przypomnieć, że było najpierw planowane rozpoczęcie budowy w 2013 roku, a zakończenie w 2015 roku. No, mamy rok 2014, no, jak sami wiemy, że w tej chwili mówi się o tym, że najprawdopodobniej nie wcześniej niż w 2017, a nie później niż w 2020. Czyli po prostu, no ja sądzę, że chyba nie dożyjemy tego momentu, ale no nie chciałbym tutaj krakać, bo podejrzewam, że sprawa no tak szybko się budowy nie rozpocznie. No, żeby tylko się rozpoczęła w 2017 roku, to będzie dobrze. No ale to już jakby abstrahując od tego, w kwestii związanej z połączeniem drogowym między Lęborkiem nic się nie dzieje.
Znaczy, no nie ma tutaj jakichś działań zarządu naszego, aby koordynować tymi wszystkimi, bo to jest przecież nie jest nasze zadanie własne, ale obowiązkiem powiatu, to jest jakby w naszym interesie, żeby ta droga jak najszybciej została, ten drugi odcinek został po prostu zrealizowany. To może tutaj kwestię związaną z tym zadłużeniem, znaczy ja tutaj wskazuję pewne jakby prawidłowości, pewne rzeczy, które wynikają z tego sprawozdania, no, na które należy jednak mimo wszystko zwrócić uwagę, że to wszystko nie jest tak pięknie, ładnie i jakim kosztem to się odbywa. I teraz proszę Państwa, jeżeli chodzi o inną kwestię, mianowicie z działaniami, które tak naprawdę zmierzają do tego, ja tak to oceniam i myślę, że bardzo wiele osób też, że sprawa związana z tym zadłużeniem potencjalnym z tytułu niewykonania czy niepłacenia, panu tutaj no nie ma go, całe szczęście, bo po prostu możemy tutaj swobodnie porozmawiać, z niepłaceniem kontrahentowi, czyli przedsiębiorcy, który zawarł umowę z powiatem, jego należności, które wynikają po prostu z umowy, którą zawarł z powiatem. I tutaj zadłużenie, jak wiemy, z donosów prasowych, bo przecież my jako radni nie otrzymaliśmy też żadnej informacji w tym zakresie miarodajnej, no sięga ponad 1 000 000 zł i jaki tutaj jest problem? Otóż powiat, znaczy zarząd w osobie tutaj starosty, no niestety w tej sprawie niewiele robi. Panie radny, ja bardzo przepraszam. Jesteśmy w tej chwili w punkcie sprawozdania z wykonania tak, budżetu. Tak, ale chodzi o nie tylko... Ale chwileczkę. Jest punkt kolejny w porządku dzisiejszych obrad, interpelacje i zapytania radnych. Złożył pan taką interpelację. Z moich informacji wynika, że otrzymał pan na to odpowiedź i tam będzie miejsce, gdzie będziemy mogli o tym dyskutować. Natomiast nie możemy przy wykonaniu budżetu dyskutować na podstawie doniesień prasowych. Nie, możemy. Panie, bo tam nie ma żadnych faktów. Ja po prostu chciałbym powiedzieć, dlaczego będę głosował przeciwko i jakich tutaj czynności, które... Bardzo bym prosił wtedy skrócić tą wypowiedź. Ale panie przewodniczący, pan nie mówił staroście, nie przypominał, że czyta materiały w sposób monotonny, które my już po prostu znamy i gdyby skrótowo przedstawił wyłącznie konkluzję, to też by wystarczyło, bo wszystkich uchwał przecież nie czytałem. Wymóg formalny jest taki, że należy przedstawić sprawozdanie. Zmęczenie wszystkich, żeby już pozostałych dyscyplinować, żeby po prostu, broń Boże, nie powiedzieli to, co mają do powiedzenia. Ja bym chciał powiedzieć w ten sposób, że proszę Państwa, zapoznałem się przede wszystkim chodzi tutaj o skandaliczną w mojej ocenie postawę zarządu w kwestii związanej ze skargą tego pana. Ponieważ rzeczywiście ten pan złożył skargę, która zmierzała do tego, prosił nas jako radnych, jako organ nadzorczy, żeby zmobilizować starostę do wykonania jego czynności ustawowych, obowiązku jego ustawowego, którym było, zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym, aby ustalić wysokość kosztów związanych z przechowywaniem, dozorowaniem pojazdów pozostawionych na parkingu depozytowym. To jest zadanie własne powiatu. To jest nasze zadanie. I to zadanie zostało zlecone organowi zewnętrznemu i on wykonuje zadanie o charakterze publiczno-prawnym. I teraz domagał się, aby zgodnie z umową, którą zawarł, ustalić, bo to robi w formie decyzji rozstrzygnięcia starosta. I domagał się, żebyśmy my zmobilizowali starostę, ponieważ on już składa tyle tych dokumentów i w dalszym ciągu starosta nie wydaje tej decyzji, nie określa tych kosztów, więc chciał mieć po prostu jakieś rozstrzygnięcie, bez względu na to jakie, ale chciał mieć po prostu jakieś rozstrzygnięcie zgodnie z prawem. I starosta tutaj miał takie, powiedzmy, przedstawił takie stanowisko, że brak jest podstaw prawnych do tego, żeby wydawać w ogóle rozstrzygnięcie administracyjne. I odesłał zgodnie ze swoim, że tak powiem, stanowiskiem, uznał, że tą sprawę powinien rozstrzygnąć sąd cywilny, ponieważ te roszczenia wynikają z umowy cywilnoprawnej. Proszę Państwa, i co się takiego... Ja przepraszam Pana, Panie Radny, jako rada... chwileczkę, ja bym prosił, żeby Pan mnie wysłuchał przez chwilę. Pani radna krzyczy z sali, że jest za głośno. Ja mówię o tym, czy Pani też nie słyszy, co ja mówię? Że Pani krzyczy, że jest za głośno na sali. Ma Pani rację, bo jest za głośno na sali.
ale ja prosiłem pana radnego. To będzie w porządku dzisiejszych obrad. To chwileczkę, da mi pan skończyć. I cała ta sytuacja tak naprawdę nie jest związana bezpośrednio w tej chwili ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2013 rok. O tym będziemy... Absolutnie. Będzie punkt kolejny, pan będzie chciał wyjść i to samo powtarzać. Mało tego, całość tej sprawy dla radnych w większości jest znana, bo na jednej z sesji pan Dawczak osobiście, wyraziłem zgodę, żeby zabrał głos, przedstawiał to. I ja też jestem ciekawy, jakie jest rozstrzygnięcie komisji rewizyjnej, jaka jest odpowiedź pana, tylko nie w tej chwili. W tej chwili dyskutujemy. Czyli ja rozumiem, że na absolutorium będzie kolejna dyskusja, na kolejnym punkcie, w kolejnym punkcie? No w kolejnym punkcie będzie dyskusja na temat ten, o którym pan mówi w tej chwili. Czyli absolutorium. Bo ja po prostu zakładałem, że dyskutujemy w tej chwili w sposób jakby łączny nad motywami, które i nad budżetem, i nad absolutorium. Jeżeli nad absolutorium będziemy dyskutować na kolejnym punkcie, to ja w takim razie rzeczywiście, panie przewodniczący, przyjmuję i do tej sprawy wrócę w kolejnym punkcie. To w takim razie bardzo serdecznie przepraszam, rzeczywiście. Słucham? Nie, no bo jeszcze będziemy przed absolutorium dyskutowali, bo ja chciałem naświecić kwestię, jak w mojej ocenie wygląda po prostu praca zarządu. Ja wszystko rozumiem. I tak. Myślę, że radni pozostali też rozumieją. Tylko mi chodzi o to, że pan w swojej wypowiedzi w tej chwili poszedł do tego, przedstawiając całą historię tego. I doniesienia prasowe, opinie na temat pana starosty i tak. Oczywiście, ma pan prawo to wyrażać, tylko nie widzę sensu w tej chwili, w tym momencie dyskutować na ten temat, jak dyskutujemy na temat wykonania z budżetu za 2013 rok. Ja rozumiem, że jeszcze na absolutorium będzie dyskusja. Będzie punkt interpelacje, zapytania radnych. Pan składał interpelację. Nie. Panie, tu nie chodzi o to, o interpelację, bo interpelacja jest to odrębny punkt, a kwestia związana z udzieleniem absolutorium, z tą uchwałą, jest związana po prostu z tą dyskusją. Bo my w tej chwili oceniamy pracę zarządu. Pracę zarówno związaną z wykonaniem budżetu, jak i innych obowiązków. Ale czy pan rozumie, że ja nie kwestionuję tego, co pan mówi w tej chwili, tylko tak. Chodzi mi o to, żeby pan nie przedstawiał całego zdarzenia, jak to było, kto było i swoje opinie na temat starosty czy działania starosty, tylko odniósł się do tego, twierdzi pan, że takie zadłużenie jest w budżecie i ma pan prawo, mówi pan o tej całej sytuacji, tylko ja nie widzę sensu w tej chwili przedstawiania tego wszystkiego. Bo chodzi tutaj o to, że proszę państwa, bo my to znamy jako radni. Mówimy o zadłużeniu, które jest wykazane w sposób formalny, natomiast nie mówimy o zadłużeniu potencjalnym, bo po prostu przepisy ustawy obligują nas jako organ administracji do tego, żebyśmy po prostu te należności, które wynikają konkretnie z pewnych czynności prawnych poczynionych przez zarząd, wykonali. Po prostu łaski żadnej nie robimy. To, czy to jest, czy to były wysokie stawki, czy niskie, czy na innych zasadach, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast odnoszę się tutaj do tej kwestii związanej w dalszym ciągu z działaniami zarządu. Poproszę państwa o uwagę. Proszę nie przeszkadzać wzajemnie sobie, dobrze? Chciałbym tutaj, proszę państwa, przypomnieć, jaka była sprawa. Tu stanowisko zarządu było takie, że w tej sprawie powinien się wypowiedzieć sąd rejonowy. No w ogóle sąd. W sprawie tej dowiedzieliśmy się, że sąd wydał rozstrzygnięcie korzystne dla strony. Ale w międzyczasie co się takiego stało? Otóż pomimo tego, że starosta najpierw twierdził, że nie musi wydawać decyzji i w związku z tym my tutaj uznaliśmy, że skarga jest niezasadna, no bo w tej sprawie się powinien sąd wypowiedzieć, wydał w tej sprawie rozstrzygnięcie administracyjne, które następnie było przedmiotem rozpatrzenia przez kolegium odwoławcze. Czyli po prostu wprowadził nas w błąd, ośmieszył nas jako radę, że, a myśmy jakby powinniśmy tą skargę badać tylko pod tym kątem. Czy rzeczywiście starosta powinien rozstrzygnięcie administracyjne wydać, czy nie? Bo on po prostu o to, z tym się zwrócił do nas. I myśmy uznali, że jego skarga jest niezasadna. Okazuje się, że skarga jak najbardziej zasadna była, bo rzeczywiście starosta po prostu poprzez swoje działania późniejsze sam udowodnił, że on miał rację. I o to chodzi, że my po prostu jako radni jesteśmy ośmieszani, bo bezkrytycznie przyjmujemy stanowisko starosty w sytuacji, gdy po prostu tak naprawdę nie ma woli, żeby dokonać samodzielnej oceny. Ja rozumiem, że radni nie są prawnikami, prawda, czasami też potrzebują jakiejś pomocy prawnej, wiadomo,
każdy w swojej własnej sprawie, każdy w swojej własnej sprawie będzie się bronił. Jeżeli komisja rewizyjna, która jest organem kontrolnym, ma obowiązek kontrolować... Panie radny, ja po raz kolejny proszę, niech pan skonkretyzuje swoją wypowiedź, a nie powtarza kolejny raz tego samego, co już pan dzisiaj tu mówił. Dobrze. Czyli tutaj te działania zostały jakby potwierdzone przez kolegium, które uznało, że w tej sprawie zostały popełnione pewne czynności, które skutkują tym, że jest taka ocena prawna, a nie inna. Czyli sprowadzono aneks do umowy w 2011 roku na niekorzystny dla powiatu i na podstawie tego aneksu po prostu powiat musi płacić pieniądze. Oczywiście w tej chwili się wykorzystuje problem związany ze śmiercią uczestnika postępowania, ale to już jest jakby zupełnie inna rzecz, po to, żeby sprawę nie załatwić i dalej odwlec. I to będzie po raz kolejny, jest to działanie, które zmierza do obciążenia kolejnych rad zobowiązaniami z tej kadencji. Więc to jest kolejna rzecz. Następnie, proszę Państwa, chodzi tutaj o sposób jakby stosowania naszego statutu. Otóż w naszym statucie wyraźnie określone zostały terminy, w których radnemu należy udzielić odpowiedzi na interpelacje. No, Panie radny, przepraszam bardzo, odbieram panu głos, ogłaszam 10 minut przerwy. Dobrze. Wznawiam obrady 39. sesji Rady Powiatu Lęborskiego. Przypominam, że jesteśmy w punkcie dyskusji nad sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu za 2013 rok. Prośbę mam do Państwa jedną. Szanujmy nasz czas, siebie nawzajem trochę. Nie jest moim celem obrażanie kogokolwiek, a wprost przeciwnie, uporządkowaniem dyskusji i doprowadzić do tego, żeby ta dyskusja była głównie merytoryczna. W związku z tym myślę, że ta przerwa nam wszystkim się przydała, żeby troszeczkę ochłonąć. Przy głosie był pan Edmund Głąbieski. Proszę bardzo, udzielam panu głosu. Panie przewodniczący Zakarado, no może rzeczywiście ta przerwa się przydała. Chciałbym tutaj, dopowiadając tutaj do mojego poprzedniego wystąpienia, wyjaśnić, dlaczego zwróciłem się, czy przedstawiłem tą kwestię związaną z nierozliczeniem tych należności, które kiedyś będziemy musieli płacić. W mojej ocenie one jak najbardziej wiążą się z niewykonaniem, czy po prostu z wykonaniem budżetu, bo są to pewne należności, które w przyszłości będziemy musieli ponieść. I jakby rzutują również na całą tą gospodarkę. Także z tych względów, o których tutaj Państwu próbowałem naświetlić, w mojej ocenie brak jest możliwości, żebym ja osobiście poparł wykonanie tego budżetu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa chciał zabrać głos? Proszę bardzo, radna Teresa Osowska-Szary. Zasadność, celowość takiej sesji, w której dokonujemy jakby udzielenia absolutorium panu staroście, rozumiem zgodnie z literą prawa, ale rozumiem też w ten sposób, który tu próbował przedstawić nam przy takim ogólnym hałasie pan Edmund Głąbieski, że nie funkcjonuje nic w oderwaniu, tylko w odniesieniu do roku, na przykład teraz 2013, że decyzje podejmowane przez pana starostę w 2012 roku, czyli na początku kadencji, są jakby kiedy się kadencja zaczęła? No właśnie, są jakby obligatoryjne na cały okres kadencji i nie jest tak, że nie można jakby odnieść się do całości i do tak zwanej może o tak polityki prowadzonej, finansowej prowadzonej przez pana starostę. Tak to rozumiem. I absolutorium jest jakby okazją do tego, żeby spojrzeć na to w sposób szerszy niż tylko w kontekście 2013 roku. Bo
oczywiście, żeby już nie powtarzać i nie będę tutaj szeroko rozwijać tego wątku, pod względem formalno-prawnym zapoznajemy się z wszystkimi dokumentami, które nam Państwo dostarczacie. Podważam jedynie zasadność formułowania opinii przez komisję rewizyjną, może nie podważam, ale w mojej ocenie opinia komisji rewizyjnej, którą reprezentujecie Państwo li tylko z jednej jakby strony komisji, tak zwanej komisji koalicyjnej, bo tak to można nazwać, jest dla mnie w zasadzie mało jakby taką wiarygodną, ale wiem, że wy też niewiele możecie, sprawdza się tylko liczby, a te liczby, nad tymi liczbami czuwa jakby pani skarbnik i szacun za to, że to robi, mimo że w mojej ocenie wiele rzeczy też jej się nie powinno podobać, ale ona jako urzędnik ma takie, a nie inne zadanie. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, żeby oddać cześć i szacunek dla tego, co chciał zrobić pan radny Głąbieski i wracając do sprawy wydatkowania ewentualnie przyszłych pieniędzy, chciał pokazać politykę, jaką się prowadzi, że naraża się ludzi. No właśnie nasz budżet się naraża, nasz publiczny budżet, przecież to nie jest budżet pana starosty, a czasami mam wrażenie, że tak jest. No i żeby przejść do meritum sprawy, nie można w oderwaniu li tylko 2013 roku oceniać i dawać absolutorium panu staroście, bo państwo wiecie, że ja jestem totalnym przeciwnikiem polityki prowadzonej przez pana starostę, a to nie dlatego, że go nie lubię, czy że mi się nie podoba, tylko dlatego, że uważam, że po prostu złą politykę prowadzi, bo żadnej polityki nie prowadzi. Dlaczego? Podam państwu tylko jeden przykład, na którym się znam bardzo dobrze. Na wielu rzeczach, jeśli się nie znam, to pytam ludzi. Nie patrzę na pana asystenta, bo pan asystent już nie jest asystentem, ale jeśli prywatnie będę rozmawiała, to też na pewno o to spytam. Ale jeśli patrzę, że w dochodach powiatu subwencja 50%, 50,1, to subwencja tak zwana oświatowa, no to trudno nie odnieść się do polityki tak zwanej oświatowej. I tu nie mogę oceniać polityki oświatowej w oderwaniu tylko do 2013 roku i powiedzieć: tak, panie generale, zrobił pan to dobrze, wydał pan pieniądze, które pan dostał. To nie tak to wygląda. Zapowiadał pan, i już dzisiaj nie przynosiłam pracy, bo to nie ma już w ogóle najmniejszego sensu, że przeprowadzi pan rzeczywiście reformę w oświacie. No i w 2003 roku chciałam zobaczyć skutki tej reformy, bo zaczął pan ją w 2012 roku. Do dzisiaj pamiętam, że półgłosem dokładnie wygrał pan sprawę zamknięcia tak zwanego ekonomika. I moje pytanie przy absolutorium, przy tym sprawozdaniu jest takie. Tak naprawdę, panie starosto, ile pan zarobił w 2013 roku, ile z tytułu zamknięcia tej szkoły jakby zarobił pan na ekonomiku? Ile zarobił pan na przykład na pomieszczenia, które do dzisiaj, z tego co wiem, chyba jedno jest zajęte, stoją puste? To jest polityka oświatowa. A tu poszedł pan po bandzie, zamknął pan szkołę i w 2013 roku nie odnotowałam żadnych zmian w budżecie z tytułu, a takie miały być korzyści z tego, że pan ją zamknął. Po drugie, jeśli już pan zamknął tę szkołę, no to myślę sobie, a może przeniesie to pan na jakość funkcjonowania tych szkół, może jakość wynagradzania ludzi w placówkach oświatowych. Proszę popatrzeć, żadnej waloryzacji, ja już o tym mówiłam na komisji, prosiłam państwa, którzy pracują w tej branży, żadnej waloryzacji płac. W płacach administracji i obsługi przez ostatnich kilka lat nie było. Oni chodzą i proszą, żeby tylko w ramach ewentualnych kilku procent, bo stoją w miejscu, a przecież ci ludzie powoli odchodzą na emeryturę, też chcieliby w jakiś sposób zbliżyć się, naprawdę to nie jest maksimum, to jest jakieś niewielkie minimum. Za co jeszcze oceniam pana politykę w dziedzinie oświaty źle? Za to, co już też mówiłam. Oczywiście, proszę powiedzieć mi, jaki jest rzeczywisty koszt, na przykład utrzymania, bo w mojej ocenie to jest utrzymywanie ludzi na określone potrzeby. Jakie potrzeby? A no to już powiedzcie sobie państwo i dopowiedzcie sami. Jak można z budżetu oświaty utrzymywać prezesów związków zawodowych? Moje pytanie dzisiaj brzmi, zanim będę głosowała. Ile praktycznie kosztuje w 2013 roku utrzymanie szefów związków zawodowych, którzy wiszą na etatach w szkołach, poszczególnych szkołach naszych nadzorowanych przez starostwo? Proszę państwa, to nie jest fikcja. To jest prawda, to są pieniądze, a pan starosta tak hucznie mówi o tym, że trzeba oszczędzić i mówi: zwalniajcie ludzi, dawajcie półtora etatu pozostałym nauczycielom, bo będą oczywiście z tego tytułu oszczędności. Ja wiem, że to praktykowało się już w ubiegłym roku, praktykuje się to w tym roku, ale nie można tego oderwać, nie można tego oderwać, nie, ustawa narzuca półtora etatu, nie.
Nie, to ja panu przewodniczącemu osobiście to wyjaśnię, dobrze? I przyniosę panu przewodniczącemu orzeczenie z 2012 roku sądu. Ja już się przeniosłam w inną parę kaloszy jakby w te półtora etatu. To też w ubiegłym roku była państwa polityka. Dlatego mówię, za to, że jesteś za źle prowadzoną politykę oświatową, za rozrzutne w mojej ocenie traktowanie niektórych spraw. Na przykład nie podoba mi się wiele rzeczy, które tu państwo jakby wygłaszacie w sferze polityki kadrowej. I jak mogę powiedzieć, że w 2013 roku wydaje mi się, że wydatkowanie pieniędzy na politykę kadrową w postaci od choćby utrzymywania. Kiedyś pamiętam, jak mówiłam, że niepotrzebnie w mojej ocenie podrażacie państwo wydatkowanie na płace, pomnażając tak zwane etaty sekretarzy. Dlaczego zatrudniło się kiedyś tam z decyzją, bo to jest konsekwencja tego i w 2013. I proszę popatrzeć, jak zwiększa pan wydatki z tytułu tego, że utrzymuje się cały sztab ludzi. Na przykład pan asystent. W mojej ocenie w 2013 roku to też były źle wydatkowane pieniądze. Dlaczego zrobił pan inaczej teraz i zatrudnił pana asystenta na innym stanowisku, bo czytałam na BIP-ie, że już nie jest pan asystentem. Można te pieniądze oszczędzać, a ludziom z innych branż, z dziedziny oświaty, proszę popatrzeć, 50% to dotacje z tytułu właśnie subwencji oświatowej. To jest połowa naszego budżetu. Gdyby nie oświata, to proszę zobaczyć, czym byśmy tutaj w cudzysłowie kupczyli, tak? Czym? Czym utrzymywalibyśmy różnego rodzaju imprezy, na przykład sportowe? W jaki sposób dotowałby pan i wydatkował pieniądze na jakieś nagrody dla młodzieży czy dla kogoś innego? Nie byłoby tych pieniędzy. Czyli jeszcze raz podkreślam. Absolutorium w mojej ocenie to z jednej strony analiza formalno-prawna i przychylam się tu i przeczytałam to i zrozumiałam to wszystko, ale z drugiej strony nie można tego oderwać od tego, że 2013 rok i tylko to i koniec, kropka. Mamy prawo jako radni wygłaszać swoje opinie na ten temat i podsumowywać pracę zarządu, a to jaka jest droga rady do odwołania zarządu, panie starosto, to myślę, że to ciągłe słuchanie o takich rzeczach, które jakby wprowadzają nas w inną stronę dyskusji, a nie tylko tę, którą powinniśmy się zajmować. Ja wiem, że w czasy robią swoje, że człowiek jest rozluźniony i uważam, że powinien pan przeprosić radnego Głąbieskiego, którego w mojej ocenie pan obraził, podważając jego jakby merytoryczne kompetencje jego pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Po drugie, za rozrzutne traktowanie publicznych pieniędzy w kwestiach na przykład płacowych. Jeszcze raz podkreślam, niepotrzebnie w mojej ocenie, nie wiem na jakiej podstawie i nie jest taki panu to udowodnię, zatrudnia pan w szkołach prezesów związków zawodowych. Ja płacę na to kasę i ja chcę, żeby z mojej kasy utrzymywano moich prezesów, a nie żeby ich utrzymywał na przykład powiat czy starosta. Inna sprawa. Drodzy państwo, zwróciłam się z zapytaniem, ile kosztowały nas formalnie, ile przyniosło korzyści zlikwidowanie takiej szkoły jak ekonomia. Jaki ciąg dalszy tej polityki oświatowej poprowadził pan w 2013 roku, co obniżyłoby koszty funkcjonowania szkół? Oprócz zamykania i niepłacenia ludziom, czy też nie podwyższania ich wynagrodzenia. Nie widzę. Szumnie zapowiadane rady, będą spotkania, będzie jakaś całościowa polityka. Ja to panu przypomnę, przyniosę te gazety. Nie poprowadził pan tej kwestii w żadnym kierunku. Nie zgadzam się na taką politykę, panie przewodniczący, żeby kosztem ludzi, kosztem personalnie pojedynczych osób, bo tych osób w szkołach, na stanowiskach, w administracji jest określona liczba i nauczycieli, pan robił jakieś z tego tytułu oszczędności i spinał budżety, bo tak to wygląda, bo tak to funkcjonuje. Jest jeszcze jedna kwestia, której widzę, że wydatkował pan niesłusznie pieniądze, ale sprawdzę to od strony prawnej i wtedy ją państwu przedstawię. Proszę, żeby pan starosta jeszcze raz powiedział mi, ile zarobił pan na zamknięciu szkoły, którą był w 2012 roku ekonomik i gdzie te pieniądze, ewentualnie gdzie te korzyści zamknięcia tej szkoły pan ulokował? W jaki sposób zwiększył pan jakość funkcjonowania innych placówek i to, co powiedziałam, i dlaczego nie waloryzuje pan płac pracownikom administracji i obsługi, chociażby w 2013 roku. I legendy krążą, i tu też poproszę o takie pytanie, które myślę będzie kłopotliwym. Legendy po Lęborku krążą, proszę mi wierzyć. Pracuję w środowisku, zresztą tak jak i państwo, pracujemy, mieszkamy w różnych środowiskach, ale na temat rozjazdów, ja już naprawdę nie chcę, jak
przychodzi ktoś do mnie i mówi, że już starosta znowu gdzieś tam wypoczywa, że gdzieś tam umieszcza czy nie umieszcza swoje zdjęcia, mnie to naprawdę nie interesuje. Ale legendy krążą już na temat funkcjonowania, inaczej, na temat rozjazdów i tak zwanych delegacji. I nie czepiam się tego, co jest tam w protokole, co przeczytałam, tylko czepiam się jednego. Trzy razy mówi do mnie jedna z moich koleżanek, dzwoni do Wydziału Oświaty, a pani Rabendy ciągle nie ma. Mit powstaje taki, że wy się ciągle rozjeżdżacie, doszkalacie w ramach swoich pieniędzy i też chciałabym na przykładzie jednego wydziału, może na przykładzie Wydziału Oświaty, no i pani naczelnik, czy rzeczywiście koszt delegacji jest tak duży, że urasta do takiej legendy w Lęborku, bo ja tego nie wiem, nie jestem w stanie po sprawozdaniu tego sprawdzić. Nikt mi pewnie takich danych nie ma, bo jak pojawię się, już się w ogóle nie pojawiam i nigdy się nie pojawiam u pani skarbnik, to pewnie zaraz będzie, że szara coś jątrzy. Ale ja chcę odpowiedzieć tym ludziom, że to jest nieprawdą, że nie jest tak, że urzędnicy doszkalają się w ramach godzin pracy, że wyjeżdżają, że potem coś odpracowują czy nie odpracowują, że ich ciągle nie ma. Za taką rzecz nigdy w życiu nie udzielę panu absolutorium. Nie za inne rzeczy. Formalnie wszystko funkcjonuje, bo ile zmian było w tym budżecie? Przecież to jest oczywiste, że są zmiany i że to się gdzieś tam zepnie, bo musi się spiąć, przepraszam, inaczej sytuacja byłaby katastrofalna. Dlatego odwołując się do tego, co pan powiedział, nie chcę jakby brać udziału w czymś, czego nie oceniam od początku, jak zaczęło się funkcjonowanie tej rady i polityka pana starosty, która zaczynała się od tego, że podwyższamy pewnie na jego, nie wiem, podwyższamy jemu pensję i taki pułap ta pensja osiąga, że przez 4 lata nie będzie musiał nic robić i prosić o podwyżkę. Za to ograniczamy te rzeczy w innych branżach. Nie zgodzę się z tym. Nie zgodzę się z tym, bo ja nie wiem, czy państwo tutaj w starostwie, ja już nikogo nie pytam, macie też waloryzowane płace, ale wiem, że administracja w jednostkach organizacyjnych oświatowych nie ma przez okres sprawowania przez pana rządów waloryzowanych płac, w sensie podwyżek płac. To jest źle, panie starosto. I nie chcę, żeby mi pan mówił, czy zgodnie z ustawą powinnam odnieść się tylko do formalnych założeń wynikających z ustawy do tego absolutorium, tylko chcę, żeby pan się kiedyś wsłuchał to, co mówią inni. Dobrze, że się stało, że gdzieś tam funkcjonuje jakiś pomysł, nie wiem w jakim to celu, a to w interpelacjach spytam, żebyście mi państwo wyjaśnili, jaki był cel, bo nieoszczędnościowy, jeśli chodzi o zlikwidowanie stanowiska asystenta. Ale nie zgodzę się nigdy na to, co widzę i oglądam i podglądam w wykonaniu tu właśnie od chociażby funkcjonowania stanowiska sekretarza, który ma między innymi w swoim zakresie obowiązków funkcjonowanie rady, żeby wszystko było na BIP-ie, żeby to wszystko funkcjonowało, żebyśmy mieli ułatwioną pracę. Nie przykładacie się do państwa. Złotówki do tego, z tego tytułu nie dokładacie. Nie widzę, żeby petent, radny, obywatel, wszyscy my razem mogliśmy w każdym momencie wejść do tego urzędu i niekoniecznie trzeba otwierać pilotem, bo to też pewnie kosztuje szlaban, żeby się odszlabanił ten nasz urząd w starostwie. I to jest moja informacja na temat właśnie absolutorium. Dziękuję uprzejmie i przepraszam za Dziękuję emocje. Bardzo. Kto jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Panie starosto. Panie przewodniczący Wysoka Rado, jestem w niezwykle trudnej sytuacji, bowiem powinienem się odnieść do pytań, które zadano, ale nie są to pytania zadane w ten sposób, że odpowiedź na nie spowoduje, że zagłosuję tak bądź inaczej, bowiem państwo powiedzieli na samym wstępie, że zagłosujecie przeciw, czyli nie mam żadnych szans przekonania was do czegokolwiek. Moje wyjaśnienia mogą być tylko kolejnym powiększaniem czasu tej sesji, a państwo już decyzję dawno podjęli, bo rozumiem w państwa mniemaniu jestem ohydny, brudny i zły i nic innego nie pozostaje wam, jak tylko zagłosować przeciw udzieleniu absolutorium, tylko proszę, żebyście również przynajmniej na ten jeden maleńki szczególik zwrócili uwagę, że nie udzielacie absolutorium staroście, tylko zarządowi powiatu lęborskiego, to jeżeli ja już jestem tak obciążającym to gremium, to miejcie przynajmniej wzgląd na pozostałych członków zarządu. Gwarantuję państwu, możecie wierzyć, może
chcielibyście nie wierzyć, ale panowie członkowie zarządu naprawdę ciężko pracują, poświęcają ogromną ilość czasu swojego na to, żeby sprawy powiatu szły dobrze i w moim przekonaniu w opinii publicznej idą dobrze. Natomiast jeżeli ktoś ma taki indywidualny pogląd, że nie idą dobrze, no to tak jest. Ja przekonanych nie jestem w stanie. Nigdy nie likwidowaliśmy zespołu szkół ekonomicznych, żeby tworzyć jakąś inwestycję i na tym zarobić. To był była decyzja spowodowana zmniejszającą się liczbą uczniów i koniecznością reformy sieci szkół oświatowych w powiecie lęborskim po to, żeby po pierwsze było racjonalne zatrudnienie adekwatne do liczby uczniów. Im więcej szkół, to liczba zatrudnionych w administracji wśród nauczycieli w obsłudze jest większa i ta proporcja była już zachwiana. Powtórę, żebyśmy mogli racjonalnie kierować różnorodność kierunków. A przypominam, że mieliśmy w dwóch szkołach takie samo nauczanie. Dzisiaj jestem przekonany, że ta sytuacja dobrze wpływa na sieć oświatową. Możemy mieć zdecydowanie lepszą różnorodność i bardziej efektywne zatrudnienie. Nieprawdą jest, że nie było regulacji płac od początku 2010 roku. One są niewystarczające, nad tym boleję, ale chciałbym zauważyć, że płace obsługi i administracji w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat lęborski, są porównywalne z innymi powiatami i z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Uważam, że wydatek poniesiony na zatrudnienie pracowników związków zawodowych jest wydatkiem słusznym, jako że związki zawodowe są ważnym elementem funkcjonowania systemu oświaty i warto wspierać zgodnie zresztą z prawem, które dopuszcza taką formę wsparcia, również to, aby nauczyciele funkcyjni w związkach zawodowych mogli dla dobra innych nauczycieli, bo przecież taki jest ich obowiązek, funkcjonować również z pobieraniem wynagrodzenia. Nie wiem, czy z pani poglądem zgadzają się inni nauczyciele, w tym związkowcy. Sądzę, że i związkowcy, nie spotkałem się poza pani jednostkowym zdaniem z jakąkolwiek inną opinią, że finansowanie uposażeń pracowników związków zawodowych powinno być w powiecie lęborskim zniesione. To jest jednostkowa, nie pierwsza interesuje, wypowiedź, ale jednostkowa wypowiedź. Żaden inny nauczyciel, ani żaden inny obywatel powiatu lęborskiego z tą sprawą nie zwracał się ani do zarządu, ani do starosty. Nie znam takich wystąpień i nie znam takiego umotywowania, jak pani to przedstawiła. Jeżeli chodzi o szkolenia, tak, dużo pracowników i naszych jednostek, i szkół, i innych, i samego starostwa odbywa szkolenia. Zdecydowana większość tych szkoleń to szkolenia realizowane w ramach projektów europejskich i one są realizowane w różnym czasie, także w czasie godzin pracy. To wynika z charakteru tychże projektów, których jesteśmy beneficjentami. Cóż jeszcze warte by było, wszystko jest warte do odpowiedzi, ale chcę sobie przypomnieć, jakie to zarzuty pani radna wystosowała. Nieprawdą jest, że tylko jedno pomieszczenie spośród pomieszczeń, które wcześniej były użytkowane przez zespół szkół ekonomicznych, jest wykorzystywane. Zdecydowanie chyba, o ile teraz pamiętam, wszystkie są zagospodarowane, a w dużej części jest biblioteka pedagogiczna. Wydaje mi się, że ta lokalizacja jest zdecydowanie lepsza dla wszystkich nauczycieli niż ta poprzednia i ze względu na warunki lokalowe i ze względu na dostępność do zasobów biblioteki w tym, a nie innym miejscu. Nieprawdą jest, że nie przekłada się ta reforma na to, co podejmujemy w zakresie polityki oświatowej, na jakość. Jakość ta
ten przyrost jakości nauczania na podstawie badań, oceny jakości nauczania jest w powiecie lęborskim bardzo wysoki. Proponuję poczytać dokumenty, porównać to na przykład z badaniem jakości nauczania w szkołach gimnazjalnych, a później na zakończenie szkół średnich. Tu mamy bardzo istotny przyrost tej wartości. I nieprawdą jest, że nie realizujemy polityki, tylko czasem mi jest smutno, że w czasie działań, które są wyrazem realizacji polityki oświatowej, tak mało spotykam nauczycieli, szczególnie tych, którzy warto, żeby byli zainteresowani problematyką na przykład członków Komisji Edukacji. Myślę o konferencjach. Mieliśmy kilka konferencji dotyczących kształcenia zawodowego. To były bardzo cenne spotkania wraz z pracodawcami, wraz z kuratorium. Dobrze oceniane przez osoby z zewnątrz. Proszę nie zarzucać, że w tym zakresie nic się nie dzieje. Warto również się zainteresować przygotowywaniem MOF-u, dokumentacji do kolejnej perspektywy finansowej, gdzie ta polityka ma swój konkretny wymiar w postaci pakietu fiszek przygotowywanych do finansowania z przyszłej perspektywy finansowej. I tam wyraźnie widać, jak ta polityka w tym oświatowa jest kształtowana. Woleję nad tym, że na przykład nie włączyła się pani chociażby w proces tworzenia nowej strategii powiatu lęborskiego, ani w zakresie wypełnienia ankiety, ani w zakresie spotkań. To jest miejsce, gdzie wykuwa się ta przyszłość strategiczna powiatu. Natomiast wracając do samego meritum punktu dzisiejszych obrad, to jednak, tak twierdzę, ustawa w sposób jednoznaczny mówi, czym się zajmujemy. Zajmujemy się oceną sprawozdania finansowego i to w moim przekonaniu, tak jak ja czytam przepis, w sposób jednoznaczny w ustawie jest zapisany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Pani Tereso, pani wyraziła swoje stanowisko. Ja przepraszam. Będzie pani miała szansę. Będą wnioski, oświadczenia, pytania, odpowiedzi. No przecież pani już powiedziała, jak pani będzie głosować, to nie wiem, co to zmieni. To zada pani w punkcie pytania to pytanie jeszcze raz i starosta odpowie. Dobrze? Pan starosta potrzebuje czas, żeby odpowiedzieć dokładnie? Dobrze, ogłaszam 10 minut przerwy. Zapraszam państwa radnych na salę. Poproszę o zajęcie miejsc. Wznawiam obrady 39. sesji Rady Powiatu Lęborskiego. Jesteśmy w punkcie 5 podczas dyskusji. I tutaj starosta, udzielam głosu, Wiktor Tyburski, proszę o udzielenie odpowiedzi pani radnej Teresie Osowskiej-Szary. Na wstępie warto zaznaczyć, że ta odpowiedź już pani radnej została udzielona zarówno w postaci odpowiedzi na interpelację, jak i podczas pracy komisji. I to jest dokładnie 13 rok i to jest dokładnie ta sama liczba. Wspomniałem o tym, bo pewnie to wyjaśnia, jakie były intencje tego pytania. To jest kwota 30 315,09 zł. 30 315,09 zł w 2013 roku. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu lęborskiego za 2013 rok. Uchwala na podstawie stosownych przepisów, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe powiatu lęborskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu lęborskiego za rok 2013.
Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uzasadnienie Państwo macie na odwrocie tego projektu uchwały. Dyskutowaliśmy nad tym. Kto z Państwa jest za przyjęcie przedstawionego projektu uchwały? Poproszę o podniesienie ręki. Piętnaście głosów za. Kto jest przeciw? Jeden przeciw. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Stwierdzam, Rada 15 głosami za, przy jednym przeciw i jednym wstrzymującym, przy 17 obecnych na sali radnych, przyjęła przedstawiony projekt uchwały. Kolejny projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Lęborskiego. Na podstawie stosownych przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za rok 2013, sprawozdaniem finansowym za rok 2013, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia Powiatu Lęborskiego oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Powiatu Lęborskiego udziela Zarządowi Powiatu Lęborskiego absolutorium za rok 2013. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Również uzasadnienie macie Państwo na odwrocie. Dyskusję prowadziliśmy. Kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Poproszę o podniesienie ręki. Czternaście głosów za. Kto jest przeciw? Trzy głosy przeciw. W związku z tym, że 14 głosów za, 3 przeciw, a 17 radnych jest na sali, dalej nie pytam. Stwierdzam, Rada 17 obecnych na sali radnych 14 głosami za udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Lęborskiego za rok 2013. Chciałem pogratulować Zarządowi całorocznej pracy i życzyć powodzenia na końcówkę kadencji. Proszę bardzo, starosta Wiktor Tyburski. Pragnę serdecznie podziękować za to głosowanie. Rozumiem, że ono nie było głosowaniem politycznym, ale merytoryczną oceną pracy zarządu. Przy okazji, jeżeli pan przewodniczący Wysoka Rada pozwoli, pragnąłbym bardzo podziękować wszystkim pracownikom starostwa powiatowego i podległych starostwu jednostkom za pracę w ciągu 2013 roku. To wasz sukces. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście. Kolejny punkt z porządku dzisiejszych obrad. Punkt szósty. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2014 rok oraz podjęcie uchwały. Uchwałę tą państwo posiadacie w materiałach. W związku z tym poproszę opinię Komisji Budżetu. Przewodniczący Komisji Radny Zdzisław Chojnacki. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tego czasu na dzisiejszych obradach już upłynęło bardzo dużo, dlatego powiem tylko, że w dniu dzisiejszym na swoim posiedzeniu Komisja Budżetu opiniowała projekty uchwał zapisane w dzisiejszym porządku obrad po zmianach w punktach 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I po zmianie porządku zapisanej również uchwały, projektu uchwały w punkcie 17. Do wszystkich tych projektów komisja wydała opinie pozytywne. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Poproszę o podniesienie ręki. 15 głosów za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Stwierdzam, Rada 15 głosami za, przy jednym wstrzymującym, przy 16 obecnych na sali radnych przyjęła przedstawiony projekt uchwały. Kolejny punkt siódmy porządku dzisiejszych obrad. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17/130/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20.04.2012 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu specjalistycznemu zakładowi opieki zdrowotnej w Lęborku oraz podjęcie uchwały. Tę uchwałę również Państwo posiadacie w swoich materiałach. Opinia Komisji Zdrowia, nie ma przewodniczącego, któryś z członków Komisji Zdrowia mógłby, pozytywna opinia. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać głos? Zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Poproszę o podniesienie ręki. 15 obecnych na sali radnych, 15 głosami za, Rada przyjęła przedstawiony projekt uchwały.
Kolejny punkt, 8 porządku obrad, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu lęborskiego, zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu i ustanowienia służebności gruntowej oraz podjęcie uchwały. Uchwała również znajduje się w Państwa materiałach. Opinia Komisji Budżetowej do tego projektu uchwały również jest pozytywna, jak usłyszeliśmy. W związku z tym otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Poproszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Nie pytam dalej. Ponownie widzę jednogłośnie. Przy 15 obecnych na sali radnych, 15 głosów za. Stwierdzam, Rada 15 głosami za przyjęła przedstawiony projekt uchwały. Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu realizacji zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w powiecie lęborskim na lata 2014-2020 oraz podjęcie uchwały. Tę uchwałę również Państwo posiadacie w swoich materiałach. Czy Komisja Edukacji opiniowała ten projekt uchwały? Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Poproszę o podniesienie ręki. 14 głosów za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Stwierdzam, Rada 14 głosami za, przy jednym wstrzymującym, przy 15 obecnych na sali radnych przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 10. punkt porządku obrad, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem wniebowzięcia na Świętej Marii Panny w Łebie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz podjęcie uchwały. Uchwałę Państwo również posiadacie. Opinia komisji, jak słyszeliśmy przewodniczącego do tego projektu uchwały, jest również pozytywna. Mówię oczywiście o opinii Komisji Budżetu. Czy Komisja Edukacji też się zajmowała? Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Poproszę o podniesienie ręki. 14 głosów za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Stwierdzam, Rada 14 głosami za, przy jednym wstrzymującym, przy 15 obecnych na sali radnych przyjęła przedstawiony projekt uchwały. Punkt 11. Porządku dzisiejszych obrad. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwanie świętego Jakuba Apostoła w Lęborku na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz podjęcie uchwały. Opinie, jak słyszeliśmy, Komisji Budżetu zarówno jak i Komisji Edukacji są pozytywne do tego projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Poproszę o podniesienie ręki. 14 głosów za. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Stwierdzam, Rada 14 głosami za, przy jednym wstrzymującym, przy 15 obecnych na sali radnych przyjęła przedstawiony projekt uchwały. Punkt 12. Porządku obrad dzisiejszego posiedzenia. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla parafii ewangelicko-augsburskiej Świętego Krzyża w Słupsku na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz podjęcie uchwały. I również dwie komisje, Komisja Budżetu i Komisja Edukacji, wydała pozytywne opinie do tego projektu uchwały. W związku z tym otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Poproszę o podniesienie ręki. 14 głosów za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Stwierdzam, Rada 15 głosami za, przy jednym wstrzymującym, przy 15 obecnych na sali radnych przyjęła przedstawiony projekt uchwały. Punkt 13. Porządku dzisiejszych obrad. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla wspólnoty mieszkaniowej Aleja Wolności 71 w Lęborku na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz podjęcie uchwały. I tutaj, jak słyszeliśmy, również opinia Komisji Budżetu i opinia Komisji Edukacji jest pozytywna. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę bardzo, radny Edmund Głąbieski. Przewodniczący, tutaj chciałbym się dopytać, bo nie jestem pewny, jak to rzeczywiście jest. Jeżeli chodzi o parafię, to tam było to nie więcej niż 25%, tutaj mamy 30%. Chciałbym się tutaj dopytać, czy to wynika tutaj z pewnych zasad, które obowiązują, powiedzmy, te podmioty. No bo jest po prostu inny procentowo ustalony wskaźnik udziału własnego. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Panie starosto?
Może pani skarbnik? Proszę bardzo, pani skarbnik, udzielam pani głosu. A naczelnik? Proszę bardzo, starosta Wiktor Tyborski. Jestem przekonany, że ten zapis jest zgodny z regulaminem udzielania nagród i to 30 mieści się w granicach dopuszczalności przewidzianej w regulaminie. To było następstwo wniosku. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały, poproszę o podniesienie ręki. 15 głosów za. W związku z tym dalej nie pytam. Stwierdzam, rada 15 głosami za przy 15 obecnych na sali radnych przyjęła przedstawiony projekt uchwały. Punkt 14 z porządku dzisiejszych obrad. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród starosty Lęborskiego za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym, krajowym lub międzynarodowym oraz podjęcie uchwały. I tutaj również obydwie komisje wydały opinię pozytywną. Dlatego też otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, radna Teresa Osowska-Szary. Wysoka Rado, środowisko, które jest zainteresowane jakby tym regulaminem, mówię o części środowiska sportowego, a przynajmniej tych, którzy się do mnie zwrócili tutaj przy pomocy tego pisma, zwraca uwagę i zresztą zgadza się to z moimi sugestiami i opiniami wygłaszanymi na komisji merytorycznej dotyczącej opiniowania tego projektu uchwały, że ten regulamin tak naprawdę jest oczywiście nazwany regulaminem uchwałą w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe w Międzynarodowym Krajowym Współzawodnictwie Sportowym i jest informacja o tym, że jest to tak zwana nagroda jakby starosty. W związku z tym w tej dyskusji, w której brałam udział i braliśmy wszyscy udział na komisji, jakby wytoczyłam taki argument, że skoro jest to nagroda starosty i wyróżnienie oczywiście starosty i z tego regulaminu wynika, że tak naprawdę wszystkie jakby atuty stoją po stronie starosty, a nie po stronie rady. W związku z tym powiedziałam tak, no to w takim razie skoro nie mam na to wpływu, to dlaczego mam się w tej kwestii jakby wypowiadać. Mamy paragraf 5. W punkcie 2 macie państwo, że starosta Lęborski przekazuje Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki i Rady Powiatu wszystkie wnioski o przyznanie nagród, bo były takie ubiegłoroczne, czy dwa lata temu, już nie pamiętam kiedy to było, że nie wszystkie przekazywał pan starosta, o których mowa tam w wymienionych paragrafach, ze wskazaniem, które z nich zostały zaproponowane do nagrody. Jak prześledziliśmy dalszą drogę tu przy udziale pani Rabendy, to tak naprawdę my nie mamy żadnego wpływu na, jako komisja, na to, że nasze opinie mogą w jakimkolwiek punkcie zmienić bądź coś uzupełnić. A to coś uzupełnić, to proszę popatrzcie państwo trochę niżej, bo nagrody, o których mowa oczywiście przyznaje starosta Lęborski, po uzyskaniu tylko opinii, czyli która nie jest wiążąca dla pana starosty, czyli tak naprawdę nie mam na to wpływu. A w punkcie kolejnym, macie państwo w tekście kolejnym, macie państwo w tym samym punkcie, że te przyznanie nagród i wyróżnień może składać i tu macie państwo trener właściwy ze względu na Polski Związek, Związek lub Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Powiatowa Rada Sportu. Tak naprawdę jako komisja, gdzieś tam ktoś podnosił na komisji, też nie mamy na to wpływu, żeby ewentualnie złożyć swoją propozycję, by te opinie chociażby w kategorii tego naszego jakby typowania były wzięte pod uwagę. To jest jeden punkt i w paragrafie 11, proszę popatrzcie, że nie podoba mi się zapis paragrafu 11 i ten paragraf diametralnie bym wyrzuciła, ponieważ po co te procedury, po co te procedury, po co te regulaminy, po co te opinie, po co te wszystkie inne punkty, jak w paragrafie 11 pan starosta ma pełną dowolność i może ominąć wszystkie procedury, bo
paragrafie 11 jest napisane tak. Starosta Lęborski może z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu przyznać nagrodę pieniężną lub wyróżnienie w każdym czasie z pominięciem tejże procedury składania wniosków. Oczywiście po uzyskaniu znowu tychże opinii, których w ogóle nie musi wziąć pod uwagę, bo wiecie Państwo, co to jest opinia. Dlatego uważam, że to jest zbyt daleko posunięty regulamin w kategorii przyznawania takich kompetencji, na które nie ma wpływu, to uważam, że Rada nie powinna jakby się w to mieszać. I jeszcze jedna merytoryczna rzecz dotycząca, też zwrócono mi uwagę. Macie Państwo wykaz olimpijskich dyscyplin sportowych. Tu nie zdążyłam się spytać, ale pytam tu Państwa, przynajmniej tych, którzy się na tym znają, bo mamy teraz wykaz olimpijskich dyscyplin, chyba których nie było. I nie wiem, pamiętam, że dostali karatecy nagrody w poprzednich rozdaniach, a tutaj w tym wykazie jakby tego nie ma. Czyli czy to znaczy, że ta dziedzina nie jest dziedziną, rozumiem, olimpijską? To poproszę o uzupełnienie tej informacji. Ja pamiętam, że Pan Starosta tak bardzo sympatycznie, zresztą zgadzam się akurat z tym, wyróżniał tę grupę reprezentującą tę dziedzinę sportu. I zadano mi jeszcze pytanie dotyczące, już jestem, wykaz dyscyplin, jesteśmy na, macie Państwo załącznik numer 5, wykaz dyscyplin objętych współzawodnictwem dzieci i młodzieży, igrzyska letnie. I tutaj cieszę się bardzo, że to jest taki jakby jeden z podstawowych punktów, bo uważam, że rzeczywiście dzieci i młodzież powinna być głównie nagradzana. Starsi się jakoś wyżywią, ale dyscypliny indywidualne na jakim szczeblu? Wcześniej spróbowałam poszukać tego w tym regulaminie i nie znalazłam. Czy wystarczy szczebel szkolny, czy wystarczy szczebel, czy nie należałoby tutaj w jakiś sposób uściślić, czy jest to na poziomie powiatowym, wojewódzkim, od gminnego począwszy, czy szkolnym? Jest? To poproszę, bo naprawdę przeglądałam to tak i zwrócono mi uwagę, że tego nie ma. Może nagrody za wysokie wyniki sportowe mogą być przyznawane. Licencje, no to nie dotyczy dzieci, a tu chodzi o dzieci i młodzież. Żeby tu uściślić, że są zawodnikami i też takie pewnie kryteria. Tak? Pytam. Nie wiem, czy nie należałoby, spytam. Czy nie należałoby, tak może zadam pytanie, dobrze? Bo ja po prostu się na tym nie znam. Czy nie należałoby tu w tym punkcie, gdzie macie Państwo załącznik dotyczący dzieci i młodzieży, nie należałoby wskazać na szczeblu gminnym, powiatowym czy wojewódzkim? Ja się po prostu na tym nie znam, dlatego pytam, dobrze? Ale tutaj uważam, że wracając do paragrafu 11, chciałabym, żebyście Państwo odnieśli się do tego, czy rzeczywiście ten zapis w kontekście tych poprzednich zapisów no nie powinien być wyrzucony, bo w takiej sytuacji no nie można chyba wpisywać takiego paragrafu, który tak naprawdę każe ominąć wszystkie inne procedury. To po co Państwo te procedury jakby tworzycie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Edmund Gąbieski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no jeżeli chodzi tutaj o ten regulamin, rzeczywiście po analizie zapisów, zmian w tych regulaminie aktualnie obowiązujące, no w zasadzie duch dotychczasowych zapisów został utrzymany. W mojej ocenie rzeczywiście no jest taka różna tradycja w samorządach, jeżeli chodzi o te nagrody, które są przyznawane ze środków publicznych. Ale generalnie rzecz biorąc, część, ja tutaj podzielam na przykład taki sposób rozumowania, że jeżeli mamy tutaj mówić o jakimś czynniku społecznym, to byłoby dobrze, żeby w procedurze, która jest związana z przyznaniem nagrody, żeby ona była odpowiednio również i uhonorowana, powinien decydować czynnik społeczny, a nie właściwie jednoosobowo przyznawać, bo to nie są prywatne nagrody konkretnego człowieka, tylko po prostu nagrody, które no też no nie powinny budzić pewnych kontrowersji co do przyznania, czy takiej wysokości, czy innej. I ja proponuję, żebyśmy rzeczywiście mieli możliwość jako wszyscy radni zapoznania się z projektem tej uchwały i złożenia propozycji. Ja proponuję również, żebyśmy zastanowili się nad taką takim trybem, żeby w sprawach
tych decydowała kapituła, którą po prostu gdzieś tam byśmy powołali, prawda, jako jakiś niezależny organ, gdzie będą przedstawiciele po prostu również związków sportowych, ale też i oczywiście radni, bo muszą być. No i w jaki sposób to gremium będzie proponowało to wyróżnienie. I byłoby to po prostu jakby zupełnie oddzielone od bieżącej polityki, bo rzeczywiście są różne tutaj odczucia co do jakby sposobu honorowania sportowców. Wydaje mi się, że każdą propozycję można przeanalizować. Na pewno jest potrzebny na to czas. Nie ma takiej potrzeby, żeby się spieszyć z tym regulaminem. Jeśli byłaby taka decyzja, to te wszystkie uwagi, które to moja koleżanka tutaj przed chwileczką złożyła, no ja również tutaj mam pewne swoje propozycje, o których tutaj zresztą mówię, że ja uważam, że właściwie pod tym kierunkiem powinniśmy pójść, ale to na pewno powinno być przedyskutowane. Nie na gorąco, bo w tej chwili nie ma możliwości, żeby pracować nad tekstem, a nie wszyscy radni mieli taką możliwość, bo to zostało po prostu tylko zaopiniowane przez merytoryczną komisję. Także ja formalnie składam taki wniosek o to, abyśmy zdjęli z dzisiejszego posiedzenia ten punkt i przekazali wszystkim radnym do zapoznania się i złożenia, ewentualnie umożliwienia złożenia innych propozycji, wypracowania jakiegoś wspólnego na ten temat stanowiska. Dziękuję. Czyli rozumiem wniosek formalny o wycofanie tego projektu uchwały z porządku dzisiejszych obrad, tak? Padł wniosek formalny w związku z tym, ale wniosek formalny do przegłosowania jest. Proszę bardzo, przewodniczący Komisji Budżetowej. Nie udzieliłem panu głosu na razie. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że w paragrafie 7 ostatnia numeracja punktów została zanumerowana z pominięciem punktu 5. Albo on wypadł, albo po prostu z 4 ktoś zanumerował kolejny jako 6. No tylko w paragrafie 7. Drobiazg. Ja mam ten punkt 5, nie wiem, czy się nie zrozumieliśmy. Paragraf 7, punkt 5 jest, tak? Dobrze zrozumiałem, czy... No tak, faktycznie. Ale do tego wrócimy, będziemy dyskutować dalej. Jest wniosek formalny, który powinniśmy przegłosować. Kto z państwa jest za wycofaniem tego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem pana radnego Edmunda Głębieskiego z porządku dzisiejszych obrad? Proszę o podniesienie ręki. Jest wniosek formalny, jesteśmy zobowiązani go przegłosować. Nie, i na razie głosujemy nad wycofaniem. Jeżeli nie uzyska akceptacji ten wniosek, będziemy dalej dyskutować na temat projektu uchwały. Ale padł wniosek dalej idący, formalny, który musimy przegłosować. Kto z państwa jest za wycofaniem projektu uchwały z porządku dzisiejszych obrad? Proszę o podniesienie ręki. 2 głosy za, 3 głosy za. Kto jest przeciw? Jedenaście głosów przeciw. Kto się wstrzymał? 2 głosy wstrzymujące. W związku z tym wniosek nie uzyskał akceptacji. 11 głosami za. I jesteśmy dalej w punkcie 14 i rozpatrujemy uchwałę na temat przyznawania nagród starosty, jeżeli chodzi o osiągnięcia sportowe. Panie radny Barański, ja mam taką prośbę do pana, zanim udzielę panu głosu, bo rozumiem, że pan był jednym z autorów, który pracował nad tym projektem uchwały, to ja swój wniosek taki mały do tego bym dołożył i wtedy będzie pan miał szerszą informację jeszcze, dobrze? W paragrafie 3 nagrody za wysokie wyniki sportowe mogą być przyznawane i tu jest punkt 1, punkt 2. Niejako uważam, że jest to krzywdzące, szczególnie dla zespołów gier zespołowych. Nie chcę tutaj mówić, że mam głównie na myśli piłkę nożną, bo to jest gra, gdzie najwięcej zawodników jest i najtrudniej niestety po tych szczeblach się wspinać wyżej. I uważam, że tutaj od razu przekreślamy chociażby zespół z powiatu lęborskiego, który jest odnośnie przyznania jakiejkolwiek nagrody. Uważam, że można było tutaj uwzględnić może każdy awans na wyższy szczebel rozgrywek,
można w jakiś sposób nagrodzić, bo to nie musi być nagroda pieniężna dla zawodników, może to być, nie wiem, komplet strojów, puchar jakiś i tak dalej, a to wiąże ręce, a to jest osiągnięcie. Uważam, że nie mamy aż tylu osiągnięć sportowych w naszym powiecie, żeby aż tak restrykcyjne tutaj paragrafy wprowadzać. Natomiast co do paragrafu 11, jak nazwa sama wskazuje, jest to nazwa nagroda starosty i uważam, że starosta powinien mieć taką możliwość. Jest nadzwyczajne wydarzenie, nadzwyczajny sukces i jest to nagroda starosty i starosta może sam wnioskować o przyznanie tej nagrody i przyznać. Generalnie jest tak w regulaminie, ale jeżeli jest sytuacja nadzwyczajna, mogą to być, nie wiem, okres wakacji na przykład, nie ma wszystkich radnych, a jest sukces, który jest znaczący i nic nie da później za 2 miesiące nagrodzenie czy wyróżnienie, bo to już przeszło, to już przebrzmiało i starosta, jeżeli uzna, ma prawo przyznać, tak uważam. Ale to jest moje zdanie. Radny Maciej Barański, proszę bardzo. Przewodniczący, Wysoka Rado, może na spokojnie. Po pierwsze, ja się cieszę, że ta uchwała po roku wchodzi na obrady sesji. I na początku postaram się merytorycznie odnieść do tych punktów i do tych zapisów, a przede wszystkim do uwag zgłoszonych przez poszczególnych radnych. W paragrafie 5, ustęp 2 mamy zapis, że starosta lęborski przekazuje Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Lęborskiego wszystkie wnioski o przyznanie nagród, o których mowa w stosownych paragrafach ze wskazaniem, które z nich zostały zaproponowane nagrody. Potem między innymi wprowadzono szczegółowe zapisy dotyczące dyscyplin sportu, które mają być objęte stosowną uchwałą, czyli wykaz olimpijskich dyscyplin sportowych, zarówno letnie igrzyska sportowe, zimowe igrzyska sportowe, jak i wykaz paraolimpijskich dyscyplin sportu. Oddzielnie potraktowano sport młodzieżowy i ten sport młodzieżowy jest rozdzielony na stronach Ministerstwa Sportu jako wykaz dyscyplin objętych współzawodnictwem dzieci i młodzieży, zarówno jeśli chodzi o igrzyska letnie. Dlaczego? Dlatego, że komisja między innymi ma możliwość wówczas ustosunkowania się. Te problemy, które wynikały w poprzednich latach, wynikały przede wszystkim z tego, że niektóre wnioski nie zostały rozpatrzone ze względu na to, że dyscyplina budziła duże zastrzeżenia. Chodziło o dyscypliny, które do tej pory nie zawsze były objęte konkretnie tym wykazem sportu i tutaj praktycznie dochodziło do sporu. Ja myślę, że tego sporu nie będzie, jeżeli dzisiaj Komisja Edukacji otrzyma wykaz stosownych wniosków z wstępną akceptacją starosty powiatu, czy dana dyscyplina i dany zawodnik znajduje się w wykazie letnich bądź zimowych igrzysk sportowych, czy też znajduje się w wykazie sportu młodzieżowego. To pierwsza taka uwaga. I myślę, że tych błędów wówczas bezpośrednio nie będzie. Jeżeli błąd będzie wynikał z wcześniejszej procedury ze strony stosownego wydziału, który opracowuje te wnioski, to myślę, że członkowie Komisji Edukacji będą mogli stosowny wniosek w jakiś sposób wyłapać i całą sytuację sprostować. Kolejna rzecz to paragraf 11. Chodzi o terminy i inicjatywę ze strony starosty lęborskiego bądź członków zarządu powiatu lęborskiego, aby przyznać nagrodę pieniężną lub wyróżnienie w każdym czasie z pominięciem procedury składania wniosków. Ja przypomnę chociażby wynik Pauliny Wrońskiej. Taka stosowna nagroda została przyznana tuż po Mistrzostwach Europy i myślę, że są szczególne okazje, aby nie czekać z przyznaniem takiej nagrody cały rok bądź pół roku. Jest wynik, bardzo wysoki rezultat osiągnięty w danym momencie i uważam, że ta nagroda powinna być w danym momencie przyznana bezpośrednio zawodnikowi, trenerowi. Kolejna kwestia to kwestia uwagi zgłoszonej przez pana przewodniczącego. Ja rozumiem, że chodzi między innymi o dyscyplinę piłki nożnej. Jeżeli gry zespołowe, to te gry zespołowe znajdują się w wykazie. Jeżeli weźmiemy ostatnie strony, to tutaj mamy wykaz olimpijskich dyscyplin sportu, piłka nożna i wszystkie dyscypliny gier zespołowych w tym wykazie się znajdują. Dopowiem jeszcze, że stosowny wydział merytoryczny jest odpowiedzialny za to, aby takie uaktualnienie dyscyplin sportu było na bieżąco
regulowane ze względu na to, że oczywiście te dyscypliny sportu zmieniają się. Jak popatrzymy na układ poszczególnych olimpiad, to oczywiście wchodzą tam nowe dyscypliny sportu. Musiał być jakiś bezpośredni odnośnik i uznaliśmy, że generalnie jest to najkorzystniejsze wskazanie. To chyba tyle. Myślę, że jeśli chodzi o karate, to jeszcze też taka ważna informacja, bo tutaj też gdzieś króciutko taka informacja została przekazana. Jeżeli to są dzieci, jeżeli to dotyczy między innymi dyscyplin sportu objętych współzawodnictwem dzieci i młodzieży, to jak najbardziej karate WKF Kyokushinkai znajduje się w wykazie i nie ma podstaw do tego, żeby generalnie ci zawodnicy nie otrzymywali nagród. Natomiast jeśli chodzi o sport osób dorosłych, mamy, zdaje się, judo jako dyscyplinę olimpijską. Karate na razie nie występuje, ale kto wie, może życie pokaże coś innego w przyszłych olimpiadach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Aha, jeśli chodzi o podział gminny powiatowy, drodzy Państwo, ja może króciutko. System współzawodnictwa dzieci i młodzieży obejmuje tylko i wyłącznie zawodników zrzeszonych w klubach sportowych. Zatem, jeżeli mówimy i przenosimy to na nasz system powiatowy, czyli system szkolny, to w ogóle nie dotyczy. Czyli dzieci, które startują u nas w szkołach, nie są objęte systemem współzawodnictwa sportowego. System współzawodnictwa sportowego dotyczy tylko i wyłącznie zawodników licencjonowanych, to znaczy zawodników i kluby, które są stowarzyszone w odpowiednim Polskim Związku Sportowym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym, panie radny, odnieść się do tego, co pan powiedział, bo myśmy się nie zrozumieli. Ja nie podważam absolutnie, że piłka nożna nie jest dyscypliną olimpijską. Natomiast ja cytowałem tutaj, komu się przyznaje te nagrody, paragraf trzeci, ale już nie cytowałem pierwszego, drugiego punktu. Tam jest jasny zapis. W przypadku gier zespołowych pierwsze, drugie, trzecie miejsce w rozgrywkach krajowych lub międzynarodowych, awans do najwyższej ligi, czyli w tym momencie ekstraklasy w naszych warunkach. Dalej tam o zawodnikach i tak dalej następny. Czyli możemy dodać spokojnie tutaj i pełną odpowiedzialność za to biorę. Paragraf trzeci z wyjątkiem gier zespołowych w klubach powiatu lęborskiego. Bo na przykład strzelam w tej chwili zespół Pogoni Lęborg bierze udział w rozgrywkach Pucharu Polski. Zdobywa Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim. Jest to niesamowite już osiągnięcie jak tutaj na nasz region. I starosta tak naprawdę, patrząc na to, nie ma możliwości nagrodzenia tego. Albo idąc dalej, gra występuje na szczeblu centralnym, dochodzi do 1.16, 1.32, gości zespół, nie wiem, jakiś, żeby za dużo nie szukać, nie tutaj z powiatu, ale jakiś zespół tam na przykład, no widzę Łódź, który spadł z ekstraklasy w tej chwili i przyjeżdża na to. Jest to niesamowite wydarzenie dla środowiska sportowego, środowiska piłkarskiego, a starosta nie zaistnieje tutaj nawet, żeby w jakiś sposób to docenić, nagrodzić, zauważyć i tak dalej. Mówię, nie zaistnieje w ten sposób, że ma się pokazać jako starosta, tylko że nie widzimy my jako Rada Powiatu, nie widzimy tego sukcesu, tego osiągnięcia. I tak jest w przypadku każdego klubu na terenie powiatu lęborskiego. Dlatego proponowałem wstępnie, nie chcę tego traktować jako wniosek formalny do głosowania w tej chwili, bo może autorzy jeszcze się zastanowią i spróbują to jakoś sformułować, żeby w wypadku gier zespołowych, to jest nie tylko piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, spójrzmy, jak my wyglądamy tutaj w tych grach zespołowych jako powiat na arenie tutaj chociażby wojewódzkiej czy ogólnopolskiej i tak naprawdę wszyscy ci zawodnicy, którzy biorą udział w tych rozgrywkach, według tego są skazani na to, że już nie mogą nawet, przepraszam, pucharu małego dostać od starosty, bo to nie jest wyróżnienie tam obojętnie co osiągną. Dlatego proponowałem każdy awans na wyższy szczebel rozgrywek mógłby być. Poza tym pamiętajcie o swoim zapisie, który jest podstawowy dla mnie. Nagrody za wysokie wyniki sportowe mogą być przyznawane. To nie jest obligatoryjne, że muszą być przyznane i tak dalej, ale starosta nie może być pozbawiony takiej możliwości, żeby nie móc nagrodzić wydarzenia jakiegoś. Ale czytajcie paragraf 11. Tam nie ma nic na temat tutaj kryteriów w paragrafie 11, tylko jest, że może przyznać i jeszcze to, co mówiliście, że po co wtedy to całe postępowanie, w paragrafie 5 jest to zapisane, jest zachowaniem procedur wymienionych w paragrafie 5,
ale jeżeli chodzi o dyscypliny, o wyniki, to starosta nie może nagle tak sobie powiedzieć, o, awans do trzeciej ligi zespołu piłki nożnej, ja nagradzam, bo to jest dla mnie osiągnięcie. Nie, nie może, bo tego nie ma tutaj. Tam się mówi o procedurach i w nadzwyczajnej sytuacji może przyznać. Proszę bardzo, radny Tadeusz Rabka. Panie Przewodniczący, gwoli informacji. Komisja zajmowała się tym regulaminem, który od iluś lat już obowiązuje. Ze względu na sytuacje, które wynikały z pewnej nieścisłości, o czym już tutaj kolega Maciej mówił, mianowicie z dwóch powodów. Jeden, z niejasnego doprecyzowania dyscyplin tych olimpijskich, bo to było powodem pewnych starć. I z drugiego powodu, którym był nie przekazywanie dla komisji wszystkich wpływających wniosków potencjalnych do przyznania nagrody. Komisja otrzymywała, przypomnę, tylko te, które spełniały wedle urzędu warunki i nie miała pojęcia, ile ich zostało odrzuconych. I pod tym kątem ten regulamin został poprawiony. A odnośnie tego paragrafu 11, myślę, że daje możliwość, bo jeżeli nawet zdarzyłaby się taka sytuacja, to starosta ma możliwość tego zespołu piłki siatkowej czy piłki nożnej przyznać nagrodę indywidualnie dla każdego zawodnika z osobna, gdyby chciał. Na podstawie paragrafu 11. I myślę, że pod tym kątem komisja, znaczy ten regulamin spełnia te nasze wymagania, które były założone i które były punktem wyjścia. Jeżeli zdarzy się sytuacja, może się zdarzyć, bo trudno przyjąć, że nie, bo przecież ten regulamin funkcjonował parę lat i nie było tu żadnych problemów. Nie jest trudne, aby na przyszłość wprowadzić jakieś drobne korekty. Proponuję, aby poddać to pod głosowanie i przyjąć w tej wersji, która jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No ja pozwolę sobie nie zgodzić się z całością pana wypowiedzi w sensie procedury nad projektem uchwały, bo pamiętam, dokładnie mówiliśmy o tym, że do tego regulaminu się wróci, będzie on przygotowany w momencie tematu, który stawał na sesji Rady odnośnie jednego z zawodników, tak zwanych old boyów, o tak to określę, to jest prawidłowe określenie i tak dalej. I mówiliśmy o tym, że to będzie między innymi powód, żeby zająć się tym regulaminem i go przerobić, że tak powiem. No ja nie brałem w tym udziału, a w związku z tym, że staję na sesji, to daję swoje uwagi. Jak państwo uważacie, możemy głosować, możemy przyjąć. Natomiast to, co pan powiedział, nie, starosta nie ma prawa przyznać, bo nagle mu się, nie wiem, spodobało to, że zespół Pogoni Lęborg awansował do czwartej ligi i przyznaje nagrodę. Nie, może w nadzwyczajnych okolicznościach, ale na podstawie tego, co tutaj jest zapisane, czyli te miejsca i tak dalej, żeby nie było dyskusji takiej, dlaczego starosta nie przyznał temu panu, co tutaj była awantura mała na sesji, że tak powiem, tak? To tak samo może być awantura, dlaczego przyznał, na jakiej podstawie? I tylko takie mam wątpliwości. Chcecie państwo, jeszcze ktoś chce zabrać głos, proszę bardzo, jeżeli nie, poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Proszę bardzo, radny Mirosław Lis. Szanowni radni. Ja mam takie pytanie, na przykład jest zawodnik, który posiada licencję sportową i zajął pierwsze miejsce w Mistrzostwach Świata Strażaków. Kwalifikujemy czy nie kwalifikujemy? Dyscyplina olimpijska chyba, tak? No, w tenisie stołowym na przykład. Czy tam... Proszę bardzo, radny Maciej Borański. Otwieramy kartę. Przepraszam, może pan powtórzyć i co? Otwieram. Ale pan nas zażył teraz, nie wiem czy... Umiemy ze zrozumieniem czy nie, to może tym się zajmiemy. Bo chyba widzę, że nie rozumiemy i nie potrafimy się słuchać nawzajem. I tu jest problem, nie w czytaniu, tylko w słuchaniu. No dokładnie. Są Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata Strażaków. W tenisie stołowym, czyli w dyscyplinie olimpijskiej. I zdobywa Mistrzostwo Świata. I...
i nie ma dla niego nagrody. No to taką odpowiedź prosiliśmy, a nie czy rozumiemy, czy nie rozumiemy, bo ja mam wrażenie, że my się nie słuchamy nawzajem. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby? Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały, poproszę o podniesienie ręki i prosiłbym chwilę przytrzymać. 10 głosów za. Kto jest przeciw? 3 głosy przeciw. Kto się wstrzymał? 2 wstrzymujące. Stwierdzam, Rada 10 głosami za, przy 3 sprzeciwu, przy 2 wstrzymujących przyjęła przedstawiony projekt uchwały. Kolejny punkt porządku dzisiejszych obrad, punkt 15, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz podjęcie uchwały. Tutaj, jak słyszeliśmy, opinia Komisji Budżetu była pozytywna, Komisja Bezpieczeństwa Transportu. Proszę bardzo, radny Grzegorz Palasz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 2 zdania wyjaśnienia. Dlaczego ponownie wracamy do tej uchwały, bo przecież niedawno Rada przyjmowała taką uchwałę. Okazuje się, że Pan Wojewoda w trybie nadzoru uchylił naszą poprzednią uchwałę i to właściwie z 2 powodów. Pierwszy powód to natury, powiedziałbym, merytorycznej. W tamtej uchwale były zwolnienia. Uchwała zakładała możliwość zwolnienia z opłat. Szczególnie chodziło to o podmioty, o starostwo i podmioty, które są przynależne do starosty. Rada wyszła z założenia, że nie ma sensu przekładać pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej, bo teraz wychodzi na to, że my sami musimy sobie naliczyć opłatę, z jednej przegródki wziąć i do drugiej po prostu włożyć, bo to są przecież nasze dochody. Wojewoda stanął na stanowisku, że nie może być takich wyłączeń, to zakwestionował i to jest jeden powód uchylenia tej uchwały. Drugi powód ma charakter, powiedziałbym, raczej taki bardziej formalny. Po prostu istnieje zasada, że w treściach uchwał, które podejmuje Rada, nie można cytować innych uchwał, rozporządzeń. A tutaj właśnie to Pan Wojewoda wytnął. Były tam zapisy w naszej uchwale, były zapisy, które były żywcem wyjęte, prawda, wcześniej, powiedzmy, z ustawy. A tego nie wolno robić. I to są w zasadzie te 2 powody. Nie zmieniają się stawki, nic się tam nie zmienia, tylko te 2 powody zadecydowały, że Pan Wojewoda uchyli i musimy ponownie wracać do tej uchwały i ten nowy projekt uchwały już tych błędów po prostu nie zawiera. Tu jeszcze, Panie Przewodniczący, jedna uwaga. Ja myślę, nie byłoby tych pytań tutaj i tu mam pewne pretensje tutaj do władzy wykonawczej, że tak powiem, już nie chcę imiennie określać do kogo. To uzasadnienie do tej uchwały jest po prostu byle jakie. Gdyby w tym uzasadnieniu było zapisane to, co ja w tej chwili powiedziałem, myślę, że tych pytań by nie było i sprawa byłaby dla wszystkich zrozumiała. Ten nowy projekt uchwały, który staje dzisiaj, komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały, poproszę o podniesienie ręki. 13 głosów za. Dziękuję bardzo. Dalej nie pytam, bo widzę jednogłośnie. Rada 13 głosami za, przy 13 obecnych na sali radnych przyjęła przedstawiony projekt uchwały. Punkt 16 porządku dzisiejszych obrad. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz podjęcie uchwały. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Poproszę o podniesienie ręki. Tu nie ma. Dziękuję bardzo. Nie pytam dalej. Widzę jednogłośnie. 13 głosami za, przy 13 obecnych na sali radnych. Stwierdzam, Rada przyjęła przedstawiony projekt uchwały. Tu mi wiceprzewodniczący podpowiada, że Komisja Zdrowia się tym zajmowała i również wydała pozytywną opinię. Punkt 17 porządku dzisiejszych obrad. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia powiatu lęborskiego do realizacji projektu Życie zaczyna się po 50. Aktywizacja zawodowa osób 50+ oraz podjęcie uchwały. Komisja Budżetu zaopiniowała pozytywnie ten projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Kto chciałby z Państwa zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Poproszę o podniesienie ręki. Pani Tereso, przepraszam, Pani jest za. Dziękuję bardzo. Nie pytam dalej. Widzę jednogłośnie. Stwierdzam, Rada 13 głosami za, przy 13 obecnych na sali radnych przyjęła przedstawiony projekt uchwały. Punkt 18 z porządku dzisiejszych obrad. Interpelacje i zapytania radnych. Stwierdzam, że w okresie między sesjami wpłynęła jedna interpelacja Pana Edmunda Głąbiewskiego
została przekazana dla zarządu i z tego co wiem, informacja została panu udzielona. Więcej interpelacji pytań nie było. Czy ktoś z państwa teraz chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, radny Edmund Głąbieski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, no rzeczywiście interpelacja została, znaczy odpowiedź została udzielona, ale proszę państwa, chciałbym powiedzieć, że tak, zwróciłem się z interpelacją w sprawie dotyczącej odpowiedzialności powiatu lęborskiego z tytułu nienależności wynikających z umów zawartych pomiędzy panem Dawczakiem, to znaczy z firmą Darmar. I szereg tutaj pytań, nie chcę odczytywać w tej chwili treści tej interpelacji i otrzymałem dosłownie 3 zdania odpowiedzi. I proszę państwa, w taki sposób traktuje się radnych. Otrzymałem to po 20 dniach, czyli z przekroczeniem jakichkolwiek terminów, 3 zdania, kompletnie, znaczy w ogóle część odnosząca się oczywiście w sposób lakoniczny do meritum, a na część w ogóle żadnych tutaj działań ze strony starosty nie widzę. I w związku z tym, panie starosto, powtarzam, że ta moja interpelacja, którą złożyłem, w dalszym ciągu jest aktualna w zakresie tym, który dotyczy spraw związanych z przewidywanym odpowiedzialnością powiatu lęborskiego z tytułu tych należności. Bo nie może pan powiedzieć, że na razie jeszcze sprawa nie jest rozstrzygnięta i w związku z tym właściwie nie jest to do określenia. Przecież mamy na ten temat uchwałę Rady. Wiemy dokładnie, jakich należności się domaga i za jakie okresy, bo te dokumenty zostały złożone. Oczywiście to jest to kwestia sporna na dzień dzisiejszy i przecież ja nie mówię w kontekście takim, że mamy zapłacić tyle, ale chociaż jako radni powinniśmy mieć informację, czy te kwoty, które są gdzieś tam publicznie powtarzane, to są rzeczywiście takie kwoty, czy inne kwoty. Na ten temat nie ma. Natomiast kompletnie starosta nie wykonał no właściwie swoich obowiązków w zakresie udostępnienia dokumentacji. Po pierwsze, odbyła się komisja rewizyjna na mój wniosek, na który właściwie tylko jeden dokument został złożony, czyli rozstrzygnięcie kolegium odwoławczego. Natomiast zupełnie inne dokumenty, nad którymi komisja rewizyjna powinna pracować, nie zostały złożone. Przecież komisja, oczywiście były jakieś wyjaśnienia pana wicestarosty i radcy prawnego, ale no po prostu to nie nad tym komisja powinna pracować. Komisja powinna pracować nad dokumentami, których po prostu nie otrzymała i nawet no nie mieliśmy możliwości jako komisja rewizyjna, żeby w ogóle wypracować jakiekolwiek stanowisko w tej sprawie. Także ja reasumując, uważam, że na tą interpelację, panie starosto, pan nie odpowiedział i skandalem jest, że w ogóle organ administracji publicznej no, w taki sposób wykonuje swoje obowiązki, bo jeżeli wobec radnego w tak lakoniczny sposób się odpowiada i praktycznie na zasadzie takiej, no idź człowieku na szczaw i się dalej nie dopytuj, no to ja sobie w ogóle nie wyobrażam, w jaki sposób jest korespondencja prowadzona z obywatelami. No jeżeli też w taki sposób, no to naprawdę jestem bardzo mocno zawiedziony. Chciałbym jeszcze w dniu dzisiejszym złożyć interpelację w związku z sytuacją w oświacie. Oczywiście na ten temat tutaj pani radna Szara się wypowiadała, jednak do mnie również zgłaszane jako do radnego są sygnały ze strony nauczycieli, że nikt z nimi, oni w ogóle o niczym nie wiedzą, jaka ma być polityka, znaczy w ogóle co z nimi będzie w wielu szkołach od 1 września. Nieoficjalnie dyrektorzy powołują się na jakieś wytyczne, jakieś zalecenia starostwa. Natomiast chciałbym w ogóle się właśnie w związku z tą sytuacją zapytać, bo to jest po prostu moje pytanie, czy w sprawach, które są związane z funkcjonowaniem szkół, czy w zasadach funkcjonowania szkół średnich od następnego roku, czy odbywa się to na podstawie wyłącznie narad i ustnych jakichś przekazów, czy są jakieś pisma,
które, no, z którymi moglibyśmy się zapoznać, które nakazują dyrektorom tak, a nie w inny sposób prowadzić taką, a nie inną politykę, jeżeli chodzi o sprawy związane z zatrudnianiem. Bo generalnie rzecz biorąc, to zgodnie tutaj z przekazem, rzeczywiście dyrektorzy mają obowiązek, znaczy mają obowiązek, zaleciło im się prawdopodobnie, że mają zatrudniać nauczycieli na półtorej etatu, a wiemy o tym, bo ja zdaję sobie z tego sprawę, że no po prostu my też musimy kalkulować, czy dyrektor też w ramach swojego budżetu kalkuluje, co mu się bardziej opłaca. Ale z drugiej strony to też trzeba wziąć pod uwagę sytuację no po prostu w zakresie zatrudnienia. No trudno rzeczywiście nie brać tego również pod uwagę, co w tej sytuacji z nauczycielami, którzy będą musieli zostać zwolnieni. Czy rzeczywiście stać nas na to, żebyśmy wypłacali im zasiłki? Czy no jednak no nie lepiej te godziny, które są, rozdzielić po prostu na nauczycieli, na całe etaty, no i dać możliwość wykonywania zatrudnienia nauczycielom. Ja, trudno mi jest tutaj określić, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o kalkulację finansową, no to tam jakichś znaczących różnic w związku z tym nie powinno być. I tutaj w związku z tym pytanie moje jest takie, czy rzeczywiście jest to prawda, że takie zalecenie zostało jakby skierowane do wszystkich szkół średnich, czy nie? Dlaczego na ten temat mówię w kontekście szkół średnich? Otóż okazuje się, że właśnie miasto no, jakoś w ten sposób inaczej rozwiązało, że no, jednak w tych szkołach, które podlegają pod burmistrza, czyli w tych szkołach podstawowych, gimnazjach, no jednak no, tego typu zaleceń, czy tego typu wymagań od dyrektorów nie ma. Natomiast no, jakaś sytuacja rzeczywiście takiego niedoinformowania jest w szkołach średnich. Poza tym pytanie moje jest następne. Czy rzeczywiście związki zawodowe zostały w tych sprawach poinformowane, bo też na ten temat są wątpliwości, czy na ten temat również było jakieś spotkanie ze związkami zawodowymi nauczycieli. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o oświatę, to chodzi o środki z subwencji oświatowej. Są bardzo duże wątpliwości, czy sposób rozliczania subwencji oświatowej jest prawidłowy. Mianowicie chodzi o to, czy ta subwencja jest dzielona według szkół i ewentualne oszczędności później, co z oszczędnościami, bo prawdopodobnie, no ja powtarzam, że no, o hipotetycznej sytuacji, że jeżeli jakieś oszczędności, że wymaga się od dyrektorów prowadzenia po prostu oszczędności i ewentualne jakby środki przeznaczane są później gdzieś tam, prawda, z pominięciem tej szkoły i no po prostu nauczyciele nie wiedzą, czy rzeczywiście oszczędza się na szkołach, czy nie, czy tutaj w tych sprawach są jakieś takie, powiedzmy, mechanizmy, które by no po prostu były znane, bo na pewno ja tutaj na ten temat wielokrotnie, no przynajmniej kilkakrotnie zwracałem się z taką propozycją, żeby spróbować zastanowić się nad powołaniem tej Rady Oświatowej. Ona nie została powołana. No i może byłoby dobrze, żebyśmy jednak szerzej też byli informowani jako radni. Ja nie jestem w Komisji Oświaty, nie mam tam na bieżąco informacji o problemach związanych z funkcjonowaniem oświaty, ale nawet w naszych tutaj, z naszych dokumentów, które w tej chwili są ogólnie dostępne dla wszystkich radnych, to też w pewnych kwestiach, w tych kwestiach, które mówię, no niestety nie mogę tutaj w sposób jednoznaczny odpowiedzieć. Sprawa jest no, bardzo ważna, bo jednak też chodzi o pewną atmosferę, w której nauczyciele, no atmosferę po prostu, która panuje. No i przede wszystkim o to, aby na drugi rok szkolny już było wiadomo, na jakich zasadach szkoły średnie będą funkcjonowali, żeby nauczyciele po prostu wiedzieli, czego się spodziewać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie radny, proszę o interpelację na piśmie, tak? Kto jeszcze z państwa? Radna Teresa Osowska-Szary.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, a propos interpelacji na piśmie, poproszę w związku z tą interpelacją właśnie o opinię pana, państwa prawników, czy pana prawnika, obojętnie. Oczywiście zwracam się do pana starosty, żeby taką opinię jakby mi tu zorganizował na temat, czy interpelacja zgłoszona na sesji to interpelacja, czy oprócz zapisów w naszym statucie te przepisy regulują inne, na przykład ustawowe informacje. Czy nie wystarczy, że interpelacja jest zgłoszona na sesji, by stała się podstawą do tego, żeby pan starosta udzielił mi odpowiedzi? Minął miesiąc od poprzedniej sesji i idąc tym tropem myślenia, czytając komentarze na ten temat, nie przepisałam tych interpelacji na oddzielny druk i nie przekazałam go do biura rady, a tylko dlatego, żeby pokazać państwu, że to jest dodatkowe utrudnianie pracy radnego, żeby pokazać państwu, że dzisiaj zatwierdziliście państwo protokół i ten protokół jest przyjęty. Na tydzień przed powinien być do wglądu dla wszystkich radnych. Z tego, co wnosiłam w skrzynkach, na skrzynce radnego. I tam macie państwo zapis tej mojej interpelacji. No więc sztuka dla sztuki, to wydaje mi się, że nie ułatwia pracy, a jedynie tak naprawdę ją utrudnia. Intencją starostwa i władz wykonawczych jest to, żeby udzielać odpowiedzi na interpelacje w miarę możliwości szybko. Jeśli rzeczywiście ona wymaga jakiegoś specjalnego przygotowania, to przecież żaden problem ustosunkować się do tego, od chociażby, bo nie wierzę, że pan starosta nie słucha pytających czy zgłaszających interpelacje. Dlatego jeszcze raz, panie starosto, proszę o opinię na temat odpowiedzi na interpelacje w stosownym terminie i oczywiście, czy interpelacja zgłaszana na sesji nie powinna być podstawą do tego, że powinien pan udzielić odpowiedź radnemu. To po pierwsze. Po drugie, w ramach punktu interpelacji i zapytania. Chciałabym odnieść się do tego, co już dzisiaj powiedziałam przy okazji projektu absolutoryjnego, a mianowicie chciałam zwrócić uwagę, że odniosłam się w zasadzie tylko do działki zwanej oświatową i podkreśliłam państwu, że znaczną część, połowiczną część budżetu stanowi subwencja oświaty i dlatego tak ważne było dla mnie, żeby odwoływać się do pana starosty, a nie do zarządu. I przepraszam kolegów z zarządu, że nie adresowałam tego do was wszystkich, tylko do pana starosty, bo wiadomym jest wszystko, a mnie szczególnie, że arkusz organizacyjny, który jest podstawą jakby do tego, żeby zobaczyć, ile będzie nas ta oświata kosztowała, tak naprawdę nad tym, tak mi państwo powiedzieliście, pracuje tylko starosta. Stąd moje pytanie tyczące i moja ocena tycząca działki oświatowej dotyczyła tylko i wyłącznie pana starosty, bo nie zauważyłam, by w kwestii udzielania zaleceń, za którymi idą pieniądze, za którymi idą zwolnienia, te kwestie, o których państwu mówiłam, były jakby podstawą pracy zarządu. Przejrzałam sobie protokoły, nie wszystkie oczywiście załączniki udaje się dalej otworzyć, ja to panu pokażę, ale nie zauważyłam nigdzie w pracy zarządu kwestii podnoszonej, związanej z pieniędzmi, czyli z arkuszem organizacyjnym. Drodzy państwo, ci, którzy nie są w oświacie, to chcę tylko powiedzieć jedno zdanie, że tak naprawdę na bazie arkusza organizacyjnego mówimy, ile nas oświata kosztuje i wszystkie arkusze to jest budżet oświatowy. I to chciałam podkreślić. I z tego, co wiem, jeszcze raz podkreślam, czy prawdą jest, że nad arkuszem pracuje tylko pan starosta i jego sztab ludzi z Wydziału Oświaty, czy też zarząd. Jeśli tak, to przeproszę pana starostę za to, że odniosłam się tylko do działań pana starosty w kontekście oświaty. Jest jeszcze sprawa związana z, jakby zgłoszeniem sprawy, z której się nie zgadzam, że finansuje się z pieniędzy oświaty prezesów związków zawodowych, a nie związki zawodowe. Cytuję pana starostę, widać intencje pani Szarej, w której odpowiada, że 30 tysięcy wydał na działania prezesów związków zawodowych. Moją intencję i dlaczego inni nauczyciele do pana starosty nie przychodzą? Pytam panie starosto, dlaczego nauczyciele do pana starosty nie przychodzą? Proszę odpowiedzieć na to pytanie. Moja sugestia jest tylko taka, albo nie chcą panu donosić, albo może się boją, albo może rzeczywiście zgłaszają się do radnych, których mają najbliżej, a drzwi do pana starosty, oszlabowane zresztą wjazdy, pewnie nie sprzyjają takiej polityce zbliżania się do starostwa.
Proszę, żeby pan teraz to odpowiedział. Dlaczego pana zdaniem rzeczywiście nauczyciele nie przychodzą i nie zgłaszają tego typu rzeczy? Do mnie je zgłaszają. I teraz chciałabym jeszcze państwu powiedzieć jedną rzecz, która naprawdę bulwersuje bardzo znaczne środowisko, bo przypominam, to jest połowa budżetu w naszym powiecie. Środowisko nauczycieli, oświaty, pracowników jednostek oświatowych, bo to nie tylko szkół ponadgimnazjalnych. No, najczęstsze kontakty nauczyciele mają oczywiście z Wydziałem Oświaty i tu pytania moich kolegów, którzy zgłaszają mi nie po raz pierwszy, nie jeden raz może tak, dotyczą oczywiście możliwości dostania się jakby do informacji w Wydziale Oświaty. A dokładnie mówią prosto, ile razy dzwonię i chcę przyjść do pani Rabendy, nigdy jej nie ma. Moje pytanie, panie starosto, żebym mogła odpowiedzieć, żeby to było merytoryczne, to chciałabym wiedzieć, czy rzeczywiście sytuacja wyjazdów pani Rabendy ma miejsce, jest tak częsta? I poproszę o takie informacje. Gdzie i kiedy, ile dni w roku oddelegowuje pan panią Rabendę w podróże służbowe, bo mam nadzieję, że są to tylko podróże służbowe. Ile nas to kosztuje? Czy prawdą jest, że później odpracowuje pani Rabenda te godziny w innym czasie i na przykład z tego tytułu wypracowuje noc od dni wolne, czy może jakieś nadgodziny? To jest dość poważna sprawa, bo ona oczywiście wiąże się z finansami i chciałabym, żeby pan starosta pochylił się nad tymi moimi pytaniami, odnosząc się do roku na przykład 2013, bo to były sugestie zgłoszone właśnie w 2013 roku i w pierwszym półroczu 2014 roku. Także ten okres chciałabym, żeby pan starosta wziął pod uwagę. I ostatnia sprawa w moim wystąpieniu. Ja osobiście jestem bardzo zbulwersowana posiedzeniem komisji rewizyjnej, która pochyliła się nad orzeczeniem SKO. I chciałabym, żeby, bo nie odniósł się pan do tych moich sugestii w punkcie dyskusja nad sprawozdaniem. Chciałabym i adresuję to pytanie może bezpośrednio do pana Wenty. Czy rzeczywiście uważa pan, że pracodawca, który wypełnia swoje obowiązki zgodnie z umową, mówię tu oczywiście o wspomnianej sprawie związanej z parkowaniem naszych samochodów, rzeczywiście miał zamiar wzbogacić się na powiecie, bo pytanie pana brzmiało, dlaczego pan Dawczak ma się wzbogacić. Stąd państwa jakby praca nad tym, by ewentualnie tej umowy nie wypełnić. I drugie do w kontekście tejże samej komisji, czy pan Dawczak nie chce rzeczywiście się dorobić, to jest zapytanie pani Agnieszki. Chciałabym, pani Agnieszko, żeby pani też odniosła się do tych słów. Adresuję to dzisiaj w formie zapytania, nie interpelacji, tylko ponieważ zbulwersowało to mnie osobiście, myślę, że nie tylko, że tego typu sugestie jakby są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu, bądź nie pozytywnym, bądź negatywnym w ramach pracy komisji rewizyjnej. I jeszcze jedno, ale gdzieś mi się to zgubiło. Aha, już wiem. Radni, jak to mówią, jest się radnymi w domu, w kolejce, w poczekalni, gdzie jeszcze, w przychodni. No i to nie tytułem plotki, dlatego chcę to sprawdzić. Ostatnio byłam świadkiem dyskusji, którą mnie jakby próbowano wciągnąć w kolejce do lekarzy. I zadano mi pytanie, czy prawdą jest, że rzeczywiście pracownicy starostwa weryfikują zwolnienia lekarskie, nakazując lekarzom w tej kwestii się wypowiadać. Pacjenci byli zbulwersowani czymś takim i dyskutowali dość ostro, czy starostwo nie przekracza swoich obowiązków w tej kwestii. Prawdą jest, że czy pani sekretarz, czy pan starosta, nie wiem kto, bo to była taka dyskusja, rzeczywiście każe weryfikować zwolnienia lekarskie lekarzom, uznając, że nie wiem, nie znam szczegółów, ale chciałabym, żeby pan starosta to dokładnie sprawdził i odpowiedział mi to pytanie. Jeśli tak, to chciałabym, żeby w stosunku do osoby, która jakby wystąpiła, jeśli coś takiego miało miejsce, wyciągnąć konsekwencje, bo z tego co wiem, jestem laikiem, nie jestem lekarzem, jest tutaj, są lekarze, jest pan dyrektor, to wydaje mi się, że to zbyt daleko dużo idące posunięcie, by weryfikować zwolnienia lekarskie. Panie starosto, proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy to prawda, jeśli tak,
to proszę tę kwestię wyjaśnić, bo opinia publiczna, pacjenci są tym zbulwersowani, że u was to się nie wiadomo co dzieje, bo nawet wchodzicie jakby w nasze kompetencje. To była dyskusja nad jakąś sprawą, nawet nie wiem czyją. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Teresa Osowsko-Szary. Tak, do pani się zgadzam. Nie. Czy kiedyś tak było? Nie, nic nie będę wygłaszał. Nie mam zamiaru ani nikogo bronić, a tym bardziej pana starosty, który doskonale się broni, jak trzeba. I nie mam takiego zamiaru. Natomiast moim celem i zadaniem jest tutaj pilnowanie jak gdyby porządku, prawa, merytorycznych spraw, żebyśmy tutaj obradowali nad tym, a nie działań takich troszeczkę idących nie wiadomo w którą stronę. W związku z tym ja pani tylko przypomnę, że w regulaminie mamy zapis, że interpelację należy złożyć na piśmie i przekazać ją. Mało tego, przypomnę pani, że miała pani przyjemność, a może nie przyjemność, ja nie wiem, bo ze mną pani pracowała w komisji, która pracowała nad regulaminem i pani też się pod tym podpisała, żeby takie sprawy zapisać. Przypomnę, że ten regulamin przyjęła Rada, według którego pracujemy i przypomnę, że wielokrotnie tutaj w trakcie obrad sesji, jeżeli pytanie było krótkie, było z mojej strony pytanie dla pana starosty, czy potrzebuje na piśmie, czy jest w stanie odpowiedzieć od razu. Jeżeli tak było, to nie było potrzeby, żeby do prostych pytań na piśmie się odnosić. Natomiast dzisiaj kapitalny przykład jest tego, ja na miejscu starosty, ale ja rozumiem, że ja nie jestem, przepraszam, panie starosto, tak wykształcony, tak mądry, tak rozumny, tak potrafiący czytać ze zrozumieniem, słuchać ze zrozumieniem i tak dalej. I ja na pewno nie wiedziałbym, na co odpowiadać. A już na pewno nie wiedziałbym na to, na co odpowiedzieć i byłbym pewny, czy pani naprawdę chciała zadać takie pytanie, bo ja się posłużę takim przykładem. Ja nie wiem, dlaczego do mnie nie przychodzi jedna pani, a może pan, bo to jest bezpieczniejsze dzisiaj, chociaż nie wiem, co już jest bezpieczniejsze, ale ja nie wiem, a chciałbym wiedzieć. I jakby pani się mnie zapytała, dlaczego nie przychodzi, ja nie potrafię pani odpowiedzieć. I dlatego, czy pani słyszała siebie i chce to pytanie zadać, to ja proszę też między innymi, żeby to było na piśmie. Nie, ja nie wiem. Ja tylko przypominam pani, że aby uzyskała pani odpowiedź na interpelację, obowiązana jest pani złożyć ją na piśmie i przekazać do osób, do których pani kieruje interpelację. Poza tym niech się pani zastanowi i zagłębi w regulaminie, czy może pani pytać się przewodniczącej komisji, czy komisji, nie wiem. Może ja nie wszystko na pamięć znam. Nie będziemy prowadzić dyskusji, ja pani tylko przypomniała. Kto z państwa jeszcze chciałby w punkcie interpelacji zapytania? Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Panie starosto, udzielam panu głosu. Proszę bardzo. Oświata i zatrudnienie nauczycieli reguluje ustawa, niech sobie przypomnę, bo nie chciałbym być... Tak. Nie. Tak. Ruch kadrowy odbywa się do końca maja. Jesteśmy po tym okresie i wszyscy nauczyciele powinni wiedzieć, czy mają zapewnione etaty. Jeżeli tak, to ile godzin. Wiadomo również, jakie ilości etatów są na wakatach na kolejny rok. Jak państwo doskonale wiecie, jesteśmy organem prowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych. To jest inna oświata niż oświata prowadzona przez wójtów i burmistrzów. Tam jest obowiązek kształcenia, u nas jest obowiązek nauki. Polega to na tym, że my mamy obowiązek zapewniać uczniom, którzy chcą się uczyć, możliwość kontynuowania nauki. Ta możliwość wiąże się z naborem. Nabór kształtuje rzeczywistą ilość potrzeby na pracę dla nauczycieli i rzeczywista informacja o tym, ilu nauczycieli będzie u nas pracowało, to jest koniec naboru, tak naprawdę dopiero pierwsze dni września, kiedy ostatecznie, tak praktyka wskazuje, ukształtuje się liczba oddziałów. O liczbie oddziałów będziemy wiedzieć po zakończeniu naboru w lipcu.
Jednakże ci nauczyciele, którzy dzisiaj są w etacie, bez względu na to, czy uda nam się nabór osiągnąć na zamierzonym poziomie, czy nie, będą mieli zatrudnienie. Ci, którzy nie są w arkuszach organizacyjnych, nie ma dla nich przydziału godzin, wiedzą dokładnie, że tej pracy na dzień dzisiejszy nie mają. Mogą ją mieć wtedy, kiedy się okaże, że nabór będzie większy niż się spodziewaliśmy i będzie dodatkowa praca i będą w związku z powyższym zatrudnienia. Ponadto na zatrudnienie nauczycieli mają również realizowane przez nas projekty związane w tym konkretnym przypadku z edukacją. One dają dodatkową możliwość zatrudnienia w postaci uzyskiwania zatrudnienia dodatkowego. I już mogę powiedzieć, że być może z dużym prawdopodobieństwem zdarzy się kolejna szansa na zarabianie pieniędzy przez nauczycieli, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że jeszcze jeden projekt pozyskamy, skierowany właśnie do środowiska oświatowego, a pośrednio zwiększający również możliwość zarabiania przez nauczycieli. Także nauczyciele nie powinni do pana Edmunda Głowieckiego się zgłaszać i mówić, że oni nie wiedzą, jaka jest ich sytuacja zawodowa, bo sytuacja zawodowa nauczycieli zatrudnionych w naszych szkołach jest znana i wbrew opinii, którą pan wyraził, nie jest to tak gwałtowny ubytek etatów, jak można by było odnieść wrażenie. Jeżeli chodzi o interpelację, interpelacja miała swoje pytania i zostały na te pytania udzielone odpowiedzi. Pytał pan kiedy, więc trudno na ten temat pisać 30 stron, skoro to jest jedno zdanie, jedna data i tak została odpowiedziana odpowiedź. Rozumiem, że wymaga to bardziej opisowej sprawy, w związku z tym będę starał się wymyśleć trochę literatury do tego, żeby datę opisać, żeby był pan zadowolony, że szerzej, na kilka stron odpowiadamy 9 maja. 9 maja, dla mnie to jest 9 maja i mi wystarcza, ale być może jest potrzeba 9 maja, roku pańskiego, Anno Domini, etc., etc., etc. i będę tak robił, żeby zadowolić pana radnego. I na pozostałe pytania również została udzielona odpowiedź, bo ja mógłbym zadać panu pytanie na temat, skąd się wziął 1 milion, bo to nie jest moja informacja, to jest pańska informacja, przepraszam, może nie konkretnie pana, ale państwa, takiej formacji politycznej. Przypadkowo zauważyłem tę informację na tablicy ogłoszeń na billboardzie przez pańską formację zamieszczona, że powiat będzie płacił 1 000 000 zł. Ja mam głęboką nadzieję, że nie będzie płacił tego 1 000 000 zł. Na dzień dzisiejszy w tej sprawie powiat wydał 10 decyzji administracyjnych. Te 10 decyzji administracyjnych, z nimi nie zgadza się wykonawca zlecenia. On ocenia te 10 decyzji administracyjnych, wycenia na 150, zdaje się, 6 tysięcy złotych. My, panie Darku, na... Tak. Tak. Ale żądanie dotyczące opłat za wozu jest tylko na 10 pojazdów. I my to wyceniamy według biegłego? 110 tysięcy. Przepraszam, na około 30 tysięcy. To jest to wynagrodzenie, o które się odbywa spór. Jak państwo widzicie, różnica jest kolosalna. Ja powiem szczerze, że jak słyszałem informacje o tym, jak przebiegło posiedzenie komisji, to zgadzam się z takim poglądem, że pracodawca chce mieć nadmierny zysk. Bo jeżeli zysk ustalony na podstawie informacji zebranej od przedsiębiorców, którzy działają w podobnym charakterze, prowadzą parkingi, jest
wielokrotnie niższy niż naliczył sobie w fakturach przedsiębiorca, to uważam, że to jest nadmierny zysk. Gdyby przyszedł do mnie piekarz i chciał mi sprzedać chleb za 100 zł, to bym uważał, że to jest zdecydowanie za wysoki zysk i nie godziłbym się z takim zyskiem i kwestionowałbym taki zysk, a nawet więcej powiedziałbym, że to jest lichwiarski zysk. Uważam, że zysk, który wylicza biegły na podstawie informacji zasięgniętych u innych przedsiębiorców, jest dobrym zyskiem dla tego przedsiębiorcy. Jak wygląda sytuacja z tymi samochodami? Bo chyba musimy raz sobie jeszcze tę sprawę przypomnieć. Uchwała reguluje, ile pieniędzy płaci winowajca, który jechał samochodem, któremu tę podróż przerwano z różnych przyczyn, między innymi, bo samochód może był niesprawny technicznie, nie, bo może nie było, bo może to był nie jego samochód, etc., etc. Przerywa się tę jazdę, policja wydaje nakaz scholowania samochodu i parkowania. I przedsiębiorca wygrał przetarg na tę czynność. Czynność nie dla powiatu, tylko dla tego człowieka, który jechał w sposób niezgodny z prawem i musiał być ten samochód wyeliminowany z ruchu drogowego. I w tym jest zawarta pewien rodzaj też kary, no bo coś złego popełniał, musi za to zapłacić. Ale jednocześnie ten przedsiębiorca skalkulował sobie ten swój przychód na zasadzie kosztów holowania i kosztów parkowania. Ten koszt holowania jest jednakowy. Czy samochód będzie parkowany jeden dzień, czy będzie parkowany 100 dni. I rzecz jasna, czym innym. I tak sobie to zholował, zakładając, że będzie to krótkotrwałe holowanie, więc ten koszt holowania jest istotny. W przypadku długotrwałego parkowania on staje się coraz mniej istotny, coraz mniej waży, coraz mniejszym procentem całego kosztu jest. I wtedy, kiedy następuje przewłaszczenie samochodu, to przecież nie mieszkańcy powiatu lęborskiego, nie władza powiatu lęborskiego, nie radni powiatu lęborskiego popełni jakieś czynność. Należy inaczej traktować to parkowanie. I prawo o tym mówi, że to parkowanie, koszt tego parkowania i całej tej usługi z tym małym fragmencikiem holowania kalkuluje się wtedy na podstawie decyzji administracyjnej. Decyzję administracyjną wydaje się po żądaniu zainteresowanego, w naszym przypadku przedsiębiorcy. On wydaje żądanie wydania decyzji administracyjnej. W tym momencie się zaczyna procedura dochodząca do wydania decyzji administracyjnej, tak zwane postępowanie administracyjne. Bierze się pod uwagę, żeby wydać decyzję administracyjną, przesłanki prawne i przesłanki materialne, w tym wynikające z wniosków składanych przez strony. Stroną jest w tym przypadku przedsiębiorca i właściciel samochodu, albo ten właściciel poprzedni, bo docelowo na nim będzie ciążyło również roszczenie w przypadku opłaty za ten samochód, którego gospodarzem będzie powiat. Postępowanie administracyjne się tworzy. Nigdy w naszym, bo tutaj padło w poprzedniej części naszej sesji spotkanie, że starosta powiedział, że to rozstrzyga sąd gospodarczy i że my zmieniliśmy zdanie. Nigdy nie twierdziliśmy, że tę sprawę rozstrzyga sąd gospodarczy. Mamy w dyspozycji, ja się z tym zapoznawałem raz jeszcze, protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej. Państwo dyskutowaliście na podstawie różnych materiałów, między innymi na podstawie, to jest, zdaje się, opinia, tak, którą otrzymał przedsiębiorca od SKO. I tam w tym właśnie dokumencie był zapis, że to może rozstrzygnąć sąd gospodarczy. Ale nie w wypowiedziach naszych. My cytowaliśmy ten dokument z SKO, który dostarczył przedsiębiorca. Dlaczego SKO tak napisało, nie wiem. Być może pytanie było w taki sposób, a nie inny sformułowane, że taki SKO udzielił odpowiedzi, bo oczywiście tego nie wiemy, jakie pytanie zadał przedsiębiorca. Czy mówił
o tym, że to jest umowa wiążąca nas na podstawie tej ustawy, czy może na podstawie zwykłego związku gospodarczego między powiatem a przedsiębiorcą. Tak wygląda ta sprawa. My uważaliśmy od początku, co się później zresztą w decyzji SKO potwierdziło, że to jest czynność administracyjna i trzeba tę czynność wykonać i tak robimy i tę czynność wydajemy. Procedura jest długotrwała, bowiem chciałbym, żebyście to Państwo sobie uzmysłowili. Powiat staje się właścicielem samochodu, jeżeli nie chce go odebrać poprzedni właściciel, dopiero mniej więcej po pół roku. Bo 3 miesiące samochód stoi na parkingu, po 3 miesiącach przedsiębiorca powinien nas o tym poinformować, że właściciel nie odebrał tego samochodu. Od tego momentu wszczynamy procedurę, wzywamy właściciela do odbioru. On odpowiada bądź nie odpowiada. Cała sytuacja związana ze skutecznością doręczeń naszych pism. Później rozprawa sądowa, znowu wezwania, przewłaszczenia. Około pół roku ta procedura trwa. Nie może być tak, żeby za te pół roku przedsiębiorca za każdy dzień parkowania brał około 25 zł za samochód. Nie ma takiej ceny w Lęborku. Ja wynajmuję garaż. Za garaż płacę 150 zł miesięcznie. Czy Państwo uważacie, że to jest uczciwy zysk 750 zł za parkowanie samochodu na placu? Ja uważam, że jest wysoko zawyżony. I dlatego chcemy, żeby w tym postępowaniu administracyjnym ustalić faktyczny koszt parkowania z uwzględnieniem solidnego zysku dla tego przedsiębiorcy. Umowa właśnie tak wskazuje. Szanowna Pani, pozwoli Pani, że nie będę wchodził w polemikę w trakcie mojego wystąpienia z Panią. Raz jeszcze powtarzam. Decyzja kończy się wydaniem, najważniejszym elementem tej decyzji jest kwota, którą ustalamy na podstawie analizy kosztów, uwzględnieniem zysku. Robimy to na podstawie stawek za parkowanie w rejonie powiatu lęborskiego, czyli w takich samych okolicznościach prowadzenia działalności gospodarczej, jak prowadzimy. I na koniec tego wystąpienia, dzisiaj mamy jedną uchyloną decyzję administracyjną. I dziwię się bardzo, że Państwo nie zwracacie uwagi, a przecież analizujecie to dobrze, jesteście prawnikami nawet niektórzy, na mankament tej decyzji, uchylającej decyzję starosty. Nikt nie zwraca uwagi, że ona ma naprawdę, no powiem to kolokwialnie, grube wady. Bo po pierwsze, jest źle datowana. Po drugie, źle są ustalone strony tej decyzji. Nie jest stroną poprzedni właściciel. I po trzecie, kolegium twierdzi, że to nie powinna być decyzja administracyjna, z czym oczywiście w sposób oczywisty, bo niezgodny z ustawą, się nie zgadzamy. Ale mamy w tym przypadku związane ręce, bo Państwo, jak doskonale wiecie, nie możemy tej decyzji zaskarżyć. Możemy tylko wydać nową decyzję. Ja oczekuję, że skorzysta z możliwości zaskarżenia decyzji SKO prokuratura, bo ona taką możliwość ma w ramach nadzoru nad prawodawstwem samorządów lokalnych. Oczekuję tego, ale jeżeli to się nie zdarzy, to my w terminie ustawowym wydamy kolejną decyzję. Będziemy się w niej również kierować tymi przesłankami wynikającymi z orzecznictwa, z obowiązującego prawa i z praktyk stosowanych w innych powiatach. Dla ciekawości mogę powiedzieć, że w innych powiatach przedsiębiorcy będący w takiej samej sytuacji najczęściej
podpisywali ugodę ze starostwem polegającą na tym, że za ten okres parkowania, kiedy następuje przewłaszczenie, za te samochody, opłata za parkowanie samochodów, które uległy przewłaszczeniu na rzecz powiatu, ustalano inną stawkę. Stawkę na podstawie kosztów, porównywalnych kosztów parkowania w danym regionie, a nie stawkę na poziomie kosztów, na poziomie stawek wynikających z uchwały. Nasz przedsiębiorca, mimo że proponowaliśmy mu taką ugodę, nie chce przystać. Uważa, że powinien otrzymywać wynagrodzenie na poziomie takim bardzo wysokim, czyli wynikającym z naszej uchwały. Raz jeszcze powtarzam, w moim przekonaniu wtedy, kiedy głosowałem za tą uchwałą, byłem przekonany i do tej pory jestem przekonany, że ta stawka obowiązuje właścicieli pierwotnych, a nie właściciela po przewłaszczeniu, czyli starostów. Panie starosto, zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej przed pana wystąpieniem, tych pytań padła cała masa. Tak jak mówiłem, czy jest pan w stanie odpowiedzieć na pozostałe, czy po prostu czeka pan na piśmie i ustosunkuje się pan do tych interpelacji, które będą? No ja chciałbym spokojnie spać, jak zamknę sesję, że jest jasność sytuacji, a pan nie będzie narażony na to, że pan nie odpowiedział na pytania. Postaram się odpowiedzieć na nie. W moim przekonaniu interpelacja jest w sposób jasny, jednoznacznie opisana w naszych dokumentach, na których Rada Powiatu Lęborskiego pracuje, a więc powinna być potwierdzona na piśmie i to uważam za interpelację i nie chcę już wchodzić w dyskusję, jaka powinna być treść interpelacji, czy każde zapytanie, każdy zbiór słów jest interpelacją. Co do tego istnieją ogromne zastrzeżenia, ale tutaj w ten spór nie chcę wchodzić. Zwolnienia. A może dlaczego nauczyciele do mnie nie przychodzą? Nigdy nie powiedziałem, że nauczyciele do mnie nie przychodzą. Nie wiem, czy pani wie. Starosta Lęborski pracuje przy drzwiach otwartych. Moje drzwi tylko zamykają się wtedy, kiedy wyraźnie petent życzy sobie, aby tak było, bo ma sprawę, o której nie chciałby, żeby inne osoby przypadkowo usłyszały. To dotyczy na przykład jego spraw osobistych. I każdy, kto przychodzi, jest przeze mnie przyjmowany. Czasem zdarza się, że czeka z 5 minut wtedy, kiedy akurat inny pracownik bądź petent jest w gabinecie. Przychodzą również nauczyciele w różnych sprawach, często zawodowych, często z pomysłami, jak zmienić oświatę lęborską. Dyskutujemy, rozmawiamy. Nie odczuwam takiego zjawiska, że nie przychodzą. Mówiłem, że żaden nauczyciel nie przyszedł w sprawie, którą pani omawiała, czyli finansowania związków zawodowych i nadal uważam, że to jest finansowanie związków zawodowych. Nie można odróżniać prezesa od związku, jak pani chciałaby prezesa wyrzucić poza nawias związku zawodowego. Tak. Natomiast dla mnie to jest finansowanie związku zawodowego. Żeby on dobrze funkcjonował, musi być w związku zawodowym, tak ustawa wskazuje, prezes. Zwolnienia lekarskie. Nigdy nie zajmowaliśmy się zwolnieniami jakichś osób, które nie są zawodowo związane ze starostwem. Natomiast w stosunku do pracowników zawodowych starosta wykonuje wszystkie czynności, również analizuje zwolnienia lekarskie i szczególnie jeżeli one są częste i ma uzasadnione wątpliwości, to zgodnie z prawem składa zapytanie do ZUS-u albo prośbę do ZUS-u, żeby sprawdziła zasadność tych związków. Uważam, że to jest moim obowiązkiem, a nie nadużyciem. Tak robię. Jak pamiętam, w ciągu ostatnich lat jeden taki przypadek był, że złożyłem zapytanie do ZUS-u prośbą o zbadanie zasadności tego zwolnienia lekarskiego. Nie wiem, czy pani wie, ale istnieje dosyć powszechna opinia, że liczba zwolnień lekarskich w Polsce odbiega
niekorzystnie dla pracodawców od przeciętnej europejskiej. Polacy nad wyraz często chorują i jest wręcz taki wymóg i zalecenie, żebyśmy to nad tą sprawą się pochylili. Także, że tutaj moja odpowiedź jest... Ja prosiłem, żeby złożono takie zapytanie. Oczywiście w moim imieniu zrobił to podległy mi pracownik. Ale nie do lekarza, tylko do ZUS-u. Dziękuję. Rozumiem, panie starosto, że to jest odpowiedź na te pytania, które pan zdążył zanotować, zapisać, tak? Bo ja wiem, że było dużo więcej pytań. W związku z tym, jeżeli pani radna chce na pozostałe pytania odpowiedź, to na piśmie złożyć. Brakowało mi tego do powiedzenia ze strony starosty, a chciałbym, żebyście się państwo zrozumieli, tak? Dziękuję bardzo. Kolejny punkt, wnioski oświadczenia radnych. Proszę bardzo, kto w tym punkcie chciałby z państwa zabrać głos? Proszę bardzo, radny Edmund Gąbieski. Proszę państwa, ja nie przygotowałem sobie oświadczenia, ale chciałbym złożyć na razie moje oświadczenie ustnie. Chciałbym poinformować wszystkich, że w dniu dzisiejszym doszło do niebywałej sytuacji, która nie powinna mieć miejsca w mojej ocenie. Mianowicie przez starostę Lęborskiego, czyli organ administracji, do mnie jako do radnego zostały zgłoszone w ogóle zastrzeżenia co do tego, czy w ogóle powinienem dalej być zatrudniony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Podważające w ogóle moje jakby zasadność mojego zatrudnienia w innym zakładzie. No proszę państwa, to jest jeden wielki skandal. Ja po prostu w tej chwili się zastanawiam, czy nie wydać oświadczenia do prasy, bo z takim czymś to się po prostu nie spotkałem, żeby starosta Lęborski do radnego, który się wypowiada w temacie związanym z prowadzoną dyskusją na temat budżetu. Po tym punkcie podszedł i zaczął kwestionować zasadność jego zatrudnienia w jednostce państwowej. I to jeszcze starosta, który jest przynależny, który po prostu partyjnie jest członkiem Platformy Obywatelskiej, czyli partii, która w tym na dzień dzisiejszy kontroluje całe państwo. Ja mam nadzieję, bo że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest na tyle niezależną instytucją i wierzę głęboko w to, że takim naciskom jak pan starosta się oprze i nie będzie przy ewentualnych jego tam próbach żadnych decyzji podejmował. Ale chciałbym, żeby to zostało tutaj w pełni wybrzmiane, bo ja po prostu tą sytuację w jakiś sposób nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego organ administracji państwowej, ktoś, kto jest urzędnikiem, w taki sposób w ogóle się wypowiada. To jest po prostu skandal. I skandalem moim jest jeszcze to, te poprzednie wypowiedzi starosty, nie chciałem już do tego wracać, ale w kontekście tej wypowiedzi, które kwestionują, podważają kompetencje radnych innego organu, czyli Rady Miasta Lęborka. No proszę państwa, to do prasy przecież zostało powiedziane, że radni to są nieudolni, nie znają się na niczym. No większość, bo tam przecież w sprawie związanej z budżetem obywatelskim uchwały podejmowała cała Rada. I proszę państwa, czy jest w ogóle wyobrażalne, czy w Polsce, ja nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby urzędnik państwowy oficjalnie kwestionował kompetencje innego organu. No proszę państwa, z czym mam do czynienia? Czy tutaj w ogóle w Lęborku rzeczywiście również jest tak, jak tutaj mieliśmy ostatnie nagranie, jakaś sitwa, która uważa, że wszystko może? No jeżeli tak jest, to ja po prostu protestuję przeciwko takiej sytuacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z państwa? Proszę bardzo, radna Teresa Osowska-Szary. A ja chcę oświadczyć, że to, co pan Gąbieski przed chwilą powiedział, miało miejsce w czasie przerwy. To pan starosta podszedł do naszego stolika. Siedziałam obok pana Gąbieskiego. I podtrzymuję, że to, co pan powiedział, to słyszałam osobiście. Rzeczywiście podważał kompetencje pana Gąbieskiego i jeśli będę do czegokolwiek potrzebna, to służę pani radną. Oświadczam również, że moje zapytania, nie tyle interpelacje, co zapytania, jest punkt interpelacje i zapytania radnych, czyli ma pan tam spójnik i, czyli jedno i drugie. Czy to, że ktoś z nas ma problemy z czytaniem, ze zrozumieniem, no to
Myślę, że jest wiele rzeczy tak wypowiedzianych, że czasami można to interpretować różnie. Stąd tyle orzeczeń różnych sądów, różnych instancji w jednej sprawie. To po pierwsze. A po drugie, panie przewodniczący, jest punkt interpelacji i zapytania, jest odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, ale nigdzie nie ma komentarza pana przewodniczącego do zapytań interpelacji radnych. Stąd przepraszam za przytyk, ale niestosownie czuję się przede wszystkim jako kobieta, do której pan adresuje takie bezpośrednie, kieruje bezpośrednie uwagi w stylu, że pani zadała pytanie źle, że pani złożyła interpelację złą. Ja złożyłam interpelację w związku z tym, że jestem, że moja opinia na temat interpelacji zgłaszanej czy zapytań zgłaszanych na sesji jest jednoznaczna i wynika z różnych opinii, orzeczeń w tym temacie. I dlatego chciałabym, żeby pracownicy tegoż starostwa, mówię o prawnikach, udzielili mi takiej swojej opinii, bo pan wie, że według opinii jakiegoś tam radcy, pan Artem ma prawo wygłaszać swoje opinie jako radca, inny prawnik będzie miał inną opinię i w związku z tym chciałabym się do tego odnieść. I taka była moja intencja. I proszę, przynajmniej nie robi pan tego w sposób tak cyniczny, jak robi to pan starosta, który mówi, rozumiecie państwo intencje pani Szarej, która... I wracam do sprawy związków zawodowych. To pan powiedział, że do pana tej kwestii nie zwracano. Ja pytam, dlaczego, to nie wiem. I taka odpowiedź na cyniczne pana uwagi jest i była właśnie moja. Także chciałbym, żeby jeśli pan radny będzie potrzebował mojej pomocy w kwestii wypowiedzi pana starostwy na temat pana merytorycznego przygotowania, to służę pomocą, oświadczam, że to słyszałam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Tereso, ja nie komentuję niczego, tylko mi chodzi o pilnowanie tego i żeby wszystko było zrozumiałe dla wszystkich i jaki jest regulamin. I ja tylko prosiłem panią, żeby to złożyć na piśmie zgodnie z regulaminem. A mówiłem też w swojej wypowiedzi, nie jest moim celem obrażanie kogokolwiek i pouczanie, bo to nie o to chodzi, tylko żebyśmy się trzymali regulaminu. Pan starosta Wiktor Tyburski, wtedy pani Agnieszka Pójsza-Pomorska. W ramach oświadczeń, wysłaliśmy przed chwilą oświadczenia radnego Gąbiewskiego, pragnę oświadczyć, że trochę przeinaczył to zdarzenie podczas przerwy. Ja w tej rozmowie kierowałem się poczuciem pomocy panu i troski o pana karierę zawodową, jako że pan występując w trakcie dyskusji nad uchwałą o absolutorium twierdził, że absolutorium jest całościową oceną zarządu. Wskazałem panu przepis w ustawie, że tak nie jest. Pan to kwestionował. Trochę mnie to zdziwiło, że pan jako prawnik kwestionuje jasny, niepodlegający dyskusji zapis ustawowy i w trosce o to, że żeby nie miało to jakiegokolwiek wpływu na pracę zawodową, stwierdziłem, że powinien pan się zastanowić nad tą swoją pracą, skoro pan tutaj w sposób dla mnie niezrozumiały kwestionuje jasność przepisu ustawowego. Nie było moją intencją i nigdy tego nie czyniłem i nie ma chyba pan na ten temat jakichkolwiek dowodów, że występowałem w jakiejkolwiek sprawie do pana pracodawcy odnośnie pana zatrudnienia, pana kompetencji czy jakości pana pracy. Ale jeżeli pan oczywiście odczytał to inaczej, no to trudno. Ja mogę tylko przeprosić pana za to, że pan zrozumiał to tak, jak pan przedstawił przy tej mównicy. Moje wystąpienie było do pana skierowane, żeby pan jako prawnik nie występował w moim przekonaniu z interpretacją przepisów prawa, no bardzo wątpliwą interpretacją jasnych, jednoznacznie zapisanych przepisów prawa. A że tak było, myślę, że wszyscy możemy potwierdzić, że czym innym jest ocena zarządu, a czym innym jest absolutorium z wykonania budżetu. Dziękuję bardzo. Proszę pani Agnieszka Pójsza-Pomorska.
panie przewodniczący, szanowni państwo. Zarzut, jakoby pan Dawczak wzbogacił się na mieniu powiatu, to zbyt duże słowo. Z mojej strony padła opinia i każdy radny ma prawo do wygłaszania swoich opinii. Proszę państwa, badamy sprawę, temat jest złożony. W przyszłym tygodniu kolejne posiedzenie komisji rewizyjnej. Mam nadzieję, że sprawnie pochylimy się nad dokumentami i zaczniemy analizować wszystko po kolei. A na to, że niektórzy radni przeszkadzają w obradach, niestety nie mamy wpływu. Rozumiem, że pani oświadczyła to, tak? Że tak w ramach oświadczeń. Czy jeszcze ktoś z państwa w ramach oświadczeń, wniosków? Pan już mówił, panie Edmundzie. To nie jest punkt dyskusja. Kto jeszcze z państwa, którzy nie składali oświadczeń, wniosków? Jeżeli nie, to chciałbym tylko dopowiedzieć, tutaj też nie ma komentarza, ja nie chcę komentować niczego, ale apeluję do państwa na koniec, aby posiedzenia komisji, posiedzenia rady odbywały się w sposób godny radnych, żeby nie było sytuacji takich, że na każdej komisji radny coś powie albo nie powie nic, bo będzie się bał, że drugi radny go na forum zacytuje, a może nie chciałby, żeby taki cytat padł, bo to są rozmowy tutaj, jeżeli chodzi wewnątrz komisji. Nie mówię o sprawach merytorycznych kompletnie, ale czasami różne zdania pytają, dlatego proszę, szanujmy się nawzajem. Jeżeli zaś chodzi o okresu, który jest przed nami, to chciałbym przypomnieć wszystkim radnym, że u nas w Radzie nigdy nie było wakacji, urlopów. Jak to w niektórych radach jest, 2 miesiące na urlopach jest, nic się nie dzieje. Państwo zawsze pracowali, zawsze byli w razie potrzeby gotowi do spotkania się i podjęcia pracy nad ważnymi sprawami. Za to państwu dziękuję do tej pory i informuję, że również podobnie może być w tym roku. Jeżeli będzie potrzeba taka, to będą się spotykać komisje, będzie się spotykać rada. Jeżeli państwu uda się w międzyczasie wykorzystać wolny czas na urlop, to życzę udanych urlopów i zamykam obrady 39. sesji Rady Powiatu Lęborskiego. Dziękuję państwu za przybycie.